Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na pierwszym spotkaniu w ramach cyklu Megapolis, spotkaniu poświęconemu założeniu polityki metropolitalnej dla Rzeczpospolitej Polskiej. Jest z nami pani profesor Justyna Danielewicz, kierownik Zakładu Zarządzania Miastem, Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkini Zespołu do Spraw Obszarów Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze pani profesor oscylują wokół zintegrowanego zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, koncepcji governance na obszarach metropolitalnych, zrównoważonego rozwoju oraz rewitalizacji. Jest z nami także pan profesor Łukasz Mikuła, adiunkt Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspert Centrum Badań Metropolitalnych na tym właśnie uniwersytecie, a także przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Pan profesor interesuje się zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz zarządzaniem terytorialnym na obszarach metropolitalnych. Jest z nami także pan dr Karol Janas, kierownik i współzałożyciel Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, w ramach którego pan doktor prowadził szereg międzynarodowych projektów naukowych oraz wdrożeniowych. Pan doktor interesuje się rewitalizacją oraz zarządzaniem obszarami funkcjonalnymi miast. Jest z nami także pan doktor Jakub Szlachetko, który wygłosi zaraz wykład na temat koncepcji Megapolis. Pan doktor jest prezesem zarządu Instytutu Metropolitalnego oraz adwokatem w kancelarii Szlachetko Prawnicy i Urbaniści. Myślę, że pana doktora też tutaj przedstawiać nie trzeba. I jestem ja, Kamil Olzacki, członek zarządu Instytutu Metropolitalnego. Nie przedłużając, zarysuję tylko ogólne zasady naszego spotkania i oddam głos naszemu prelegentowi. Pan dr Jakub Szlachetko będzie prowadził wykład przez około 40 minut. Następnie przewidujemy około godziny debaty ekspertów. Jeśli chcą Państwo włączyć się w jakiekolwiek dyskusje czy zadawać pytania na bieżąco, to proszę śmiało robić to w komentarzach pod tym wideo na naszym portalu Facebook. Nie przedłużając, oddaję głos Jakubowi Szlachetko. Zapraszam do wysłuchania. Dziękuję serdecznie. Tylko pozwólcie Państwo, że sobie załaduję prezentację w międzyczasie. Mam nadzieję, że ją będzie widać. Mam nadzieję, że ją widać, bo już to załadowałem. Serdeczna prośba o potwierdzenie. Widać. Okej, dziękuję serdecznie. Nazywam się Jakub Szlachetko i rzeczywiście będę miał przyjemność przedstawić krótkie wprowadzenie pod późniejszą dyskusję i przedstawić referat pod tytułem Koncepcja Megapolis. Założenia polityki metropolitalnej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję oczywiście, że zajmie mi to o wiele mniej czasu niż Kamilu byłeś miły założyć. Zobaczymy, życie zweryfikuje. Na początku pozwolę sobie tylko zrobić małe lokowanie produktu. Znaczna część tez, które dzisiaj Państwu przedstawię, czy też ustalenia, które Państwu zaprezentuję, ma swoje źródło czy punkt wyjścia w książce, którą niedawno publikowałem, Normatywny model samorządu metropolitalnego, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020. W związku z czym, jako że nie wszystko da radę podczas tego typu prezentacji przedstawić, jeżeli kogoś tematyka zainteresuje, to serdecznie te publikacje właśnie polecam. Podczas swojego wystąpienia odniosę się do takich trzech punktów, mianowicie na początku kilka słów tytułem wstępu, a więc pozwolę sobie w sposób bardzo ogólnikowy zarysować kontekst polityczny, historyczny i nie tylko naszego wiodącego zagadnienia, czyli samorządności metropolitalnej. Są to być może dla znacznej części z Państwa truizmy, ale z drugiej strony niektóre truizmy niestety trzeba w różnych kręgach i środowiskach powtarzać, a poza tym zakładam, że również jest tutaj sporo osób nowych, które nie zawsze muszą być z tematyką metropolitalną otrzaskane, jak Państwo, w związku z czym ten punkt pierwszy w porządku wystąpienia. Punkt drugi, czyli koncepcja Megapolis, założenia polityki metropolitalnej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Tu przedstawię Państwu w sposób dosyć syntetyczny, no bo jednak ramy czasowe i godzina nie sprzyjają długim dywagacjom. Założenia w mojej ocenie
najistotniejsze, najważniejsze optymalnej polityki metropolitalnej dla państwa. No i na końcu w ramach pewnego podsumowania i wystąpienia, ale także podsumowania istniejącego stanu rzeczy, doraźna polityka metropolitalna, jaką mogą podejmować władze największych polskich ośrodków miejskich wobec bezczynności władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, no bo wiemy wszyscy doskonale, że nasza władza publiczna akurat w sferze prawodawstwa metropolitalnego ostatnio specjalnie aktywizmem nie grzeszy. A więc po kolei, na początek kilka słów tytułem wstępu. Kwestia, którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, obserwując dyskurs publiczny, dyskurs partyjny, polityczny, mam wrażenie, że z metropolii chce się uczynić trochę na siłę kwestię ideologiczną. Trzeba mówić, głośno mówić, wręcz krzyczeć, że metropolia to nie jest kwestia ideologiczna, jakby chcieli niektórzy, tylko jest to kwestia pragmatyczna. Bo metropolie to jest nie tylko i wyłącznie rdzeń obszaru, to jest największe miasto, to jest również jego otoczenie, to są również mniejsze miejscowości, miasteczka, różne inne formy z kontinuum wiejsko-miejskiego. I tu chodzi o standard życia tych wszystkich ludzi, którzy te obszary zamieszkują, w związku z czym to moje hasło, gdzieś tam podyktowane silnym wzburzeniem emocjonalnym, nie czyńmy z metropolii kwestii ideologicznej, bo metropolie to jest czysta pragmatyka. Metropolia to zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców i to zaspokajanie lepsze niż w obecnym stanie rzeczy, bo po prostu obecna administracja w pewnych obszarach, rzecz jasna, nie działa w pełni sprawnie, nie jest w pełni funkcjonalna. Na początku oczywiście nie będę tutaj też się nad tym zbyt długo rozchliwiał. Pojęcia podstawowe, no bo moje wystąpienie dotyczy polityki metropolitalnej, jak sam temat wskazuje, w związku z czym będę mówił o metropoliach czy obszarach metropolitalnych, a nie na przykład o aglomeracjach czy obszarach aglomeracji. A wiem, że w języku powszechnym często, w języku eksperckim, nawet, a nawet w języku nauki prawa się różne tutaj lapsusy zdarzają. Nie będę mówił o aglomeracjach, będę mówił o metropoliach. Na czerwono wyeksponowałem zdanie, które oddaje chyba istotną różnicę między tymi różnymi formami stadialnego rozwoju miejskości. Obszar metropolitalny jest pochodną aglomeracji, jej późniejszym stadium rozwoju i swojego rodzaju bardziej dojrzałą funkcjonalnie strukturą przestrzenną, przy czym nie każda aglomeracja może stanowić obszar metropolitalny. A więc aglomeracja to kategoria przede wszystkim morfologiczna, taką cechę się eksponuje w nauce geografii społeczno-ekonomicznej czy urbanistyki, a z kolei metropolia to kategoria funkcjonalna, to zespół aglomeracji, konurbacji, miast, miasteczek, innych form osadniczych o różnych silnych powiązaniach, na przykład w zakresie rynku pracy, transportu codziennego, działalności gospodarczej, korzystania z usług publicznych itd. Oczywiście w nauce trwa dyskusja, czego nasi szanowni eksperci najlepszym dowodem, na temat tego, ileż to metropolii czy obszarów metropolitalnych można byłoby w Polsce wyróżnić. Ja jako prawnik wyszedłem z założenia, że dobry jest tutaj argument formalny, który jest oczywiście pokłosiem prac ekspertów, a mianowicie tym argumentem jest, czy była do niedawna obowiązująca koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ona stanowiła, iż w Polsce istnieje 10 obszarów metropolitalnych, 9 realnych, 1 potencjalny. No i są to właśnie konurbacja śląska, Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Duopol, Bydgoszcz, Toruń i Lublin. I ja na tym ustaleniu planistycznym, choć już nieobowiązującym, opierałem się w swoich dalszych dywagacjach i pracach koncepcyjnych, choć nieco tę delimitację rozszerzyłem, bo mi wyszło istnienie 12 samorządów metropolitalnych, 12 metropolii, ale już powiem za chwilkę, dlaczego taki proces pączkowania z KPZK się w mojej koncepcji megapolis pojawił. Nie sposób również nie wspomnieć choćby w kilku zdaniach o tym, po co jest samorząd metropolitalny, no bo jeżeli proponujemy reformę, a moje wystąpienie bazuje na takiej tezie, że konieczna jest, potrzebna jest reforma samorządowa, reforma metropolitalna, że potrzebna jest trzecia faza de facto reformy samorządu terytorialnego, po pierwszych reformach z lat 90. zarządów Tadeusza Mazowieckiego, a potem Jerzego Buzka, no potrzeba znowu siły politycznej, która
będzie w stanie samorząd terytorialny nieco naprawić, uwzględniając dwa silnie widoczne zjawiska, tendencje i metropolizację zwłaszcza, ale także regionalizację, bo wydaje się, że samorząd regionalny, wojewódzki jest również zbyt słabo zakotwiczony w ustawodawstwie, a więc tych uzasadnień dla istnienia samorządu metropolitalnego jest oczywiście bardzo dużo. Ja tutaj przywołuję tylko kilka chyba istotnych. A mianowicie, no bez względu na to, jaki teoretyczny model rozwoju społeczno-ekonomicznego weźmiemy na tapetę, zawsze jest w nim istotne miejsce dla największych miast, aglomeracji i zwłaszcza metropolii. Ja akurat jestem cichym zwolennikiem modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który jest konsekwentnie wulgaryzowany w dyskursie publicznym i upartyjniany, w mojej ocenie niesłusznie, ale przy innych modelach również to prawda, mam nadzieję, że Państwo fachowcy mnie w tym utwierdzą, wychodzi. Po drugie, podejście praksologiczne w funkcjonowaniu administracji publicznej i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. I te argumenty niestety bardzo mocno uciekają w dyskusji publicznej, bo wiele samorządów mówi o tym, że chce reformy metropolitalnej, a dokładniej chce dochodu podatkowego, dodatkowego, 5% w PIT-cie, żeby zasilić swój budżet. Ja rozumiem argument finansowy, ale w mojej ocenie argument praksologiczny jest jeszcze ważniejszy. Po prostu trzeba usprawnić funkcjonowanie aparatu administracyjnego, trzeba usprawnić wykonywanie zadań publicznych, a usprawnienie oznacza to, że będzie on działał skuteczniej, racjonalniej, taniej, oszczędniej, wydajniej, po prostu lepiej. I reforma metropolitalna również przede wszystkim temu, czyli praksologii w administracji samorządowej powinna służyć. No po trzecie, potrzeba racjonalizacji aparatu administracyjnego przez stworzenie nowych i przekształcenie starych struktur organizacyjno-funkcjonalnych. Tu mam zwłaszcza na myśli relacje pomiędzy samorządem powiatowym a samorządem metropolitalnym, ale tylko na obszarach metropolitalnych. Poza obszarami metropolitalnymi samorządu powiatowego nie ruszam, ale uważam, że utrzymywanie tych dwóch bytów prawnych jednocześnie na tych największych zurbanizowanych obszarach jest niezasadne. Mechanizmy finansowe, czyli na przykład efekt Gapowicza. No i w końcu argument socjologiczny, istnieje tożsamości metropolitalnej. Badania, choć chyba jeszcze nie systemowe, ale fragmentaryczne, podejmowane w poszczególnych metropoliach pokazują, że coraz częściej ludzie utożsamiają się z nie tylko miastem, w którym żyją, ale również z metropolią, w której funkcjonują. Nawet kiedyś na łamach naszego czasopisma Metropolita, przegląd naukowy, takie jak z artykuły naukowe publikowaliśmy. No właśnie, to chcę podkreślić, metropolia, jakby chcieli niektórzy, to nie jest ideologia, to nie jest teoria spiskowa. Metropolia to jest instytucja, to jest organizacja, podmiot oparty na wiedzy, na informacjach, na danych, którymi dysponuje nauka, nauka prawa, administracji, geografii, ekonomii, finansów, socjologii. A więc my się tej reformy metropolitalnej nie bójmy. To nie jest też tak, że metropolia to jest nowy temat, który wskoczył do dyskursu publicznego niedawno, prawda? Już w Polskiej Republice Ludowej mówiono dużo o zespołach miejskich, zwłaszcza tych największych, natomiast już III Rzeczpospolita Polska obfitowała w liczne projekty ustaw metropolitalnych. Mi się udało ich zliczyć około 30 w ciągu tych trzech dekad, a więc wychodzi około 10 na rok, co jest dosyć dobrym wynikiem. Tych projektów jest całkiem sporo, jak Państwo widzicie, natomiast tylko dwa z nich stały się prawem obowiązującym powszechnie. W 2015 roku ustawa o związkach metropolitalnych, no i dwa lata później ustawa o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Będę o niej mówił dla usprawnienia komunikacji po prostu jako o ustawie śląskiej. No i ta ustawa śląska uchyliła niestety poprzedniczkę, czyli ustawę o związkach metropolitalnych, w związku z czym jakiejś ogólnej, ramowej podstawy prawnej dla tworzenia metropolii w Polsce nie mamy. Generalnie rzecz ujmując, to tylko tak sprawozdawczo umieszczam się, Państwo nie bójcie, nie będę wszystkich tych projektów ustaw omawiał, jest ich sporo zresztą. Mamy projekty ogólnokrajowe, systemowe, które tworzą rozwiązania dla wszystkich metropolii w kraju i to jest zdecydowanie kierunek, który ja popieram, czyli ustawa ogólna, ramowa dla wszystkich metropolii, a nie dla metropolii pojedynczych,
indywidualnych. No i jak Państwo widzicie, tych projektów indywidualnych, fragmentarycznych również było sporo. I co ciekawe, tutaj prawotwórstwo czy projektotwórstwo w zasadzie, będąc precyzyjnym, przyspieszyło po 2017 roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej właśnie wprowadził w życie ustawę śląską i uchylił ustawę o związkach metropolitalnych z 2015 roku. Wtedy to inne metropolie polskie wzorem Śląska zaczęły przygotowywać swoje projekty ustaw i za nimi lobbować, prawda? Miasto Stołeczne Warszawa, ale również Trójmiasto, również Wrocław, również Poznań, również Łódź i chyba nawet Kraków, a więc zaczął się lobbying indywidualny na rzecz indywidualnych regulacji prawnych, co jest według mnie, o czym jeszcze potem będę mówił, złym zjawiskiem. Natomiast to nie jest tak, że powstało 30 ustaw i że większość z nich skończyła ze względu na albo brak poparcia politycznego, albo na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych po prostu w niszczarce. Te projekty ustaw, ich uzasadnienia, opinie prawne, którym towarzyszyły, stanowi pokaźny dorobek, stanowi polską myśl metropolitalną, samorządowo ustrojową. I ja się cieszę, że ta myśl jest taka bogata, bo, że tak powiem, mamy w czym szukać, mamy w czym przebierać i mamy w czym wybierać różnych rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych dla przyszłej polityki metropolitalnej, reformy metropolitalnej i w końcu ustawy metropolitalnej, bo w tej kolejności trzeba byłoby podjąć działania, stworzyć politykę, przeprowadzić reformy i wdrożyć w życie ustawę. Generalnie analiza tego materiału, dorobku polskiej myśli metropolitalnej skłania do wniosku, że koncepcje idą w dwóch kierunkach. Jest jeden nurt, który mówi o tym, że metropolia powinna być jednostką samorządu terytorialnego, czyli czymś takim jak gmina, powiat czy województwo, jednostką samorządu terytorialnego. Powinna być stworzona ustawowo, a więc odgórnie. No i dokonać, taka ustawa powinna ingerencji w istniejące status quo, czyli w układ terytorialny, funkcjonalny, instytucjonalny. Na przykład koncepcja powiatu metropolitalnego, czy też moja koncepcja megapolis się w ten nurt właśnie wpisują. Jest również drugi nurt, który mówi o tym, że metropolia powinna być zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego. No i tutaj istnieje szerokie spektrum możliwości. Takie zrzeszenie może mieć formę związku komunalnego, metropolitalnego, może mieć formę spółki czy stowarzyszenia, które są już oczywiście strukturami bardzo luźnymi i nie dającymi takiej szerokiej swobody działania jak związek komunalny czy metropolitalny. No i takie koncepcje były nazywane zespołami metropolitalnymi, zespołami współpracy terytorialnej czy w końcu związkami metropolitalnymi. No i to są gdzieś tam koncepcje dla mnie trochę odleglejsze. I tu postawimy kropkę nad częścią pierwszą i przejdziemy do części drugiej, do koncepcji megapolis, czyli założeń polityki metropolitalnej dla Rzeczypospolitej Polskiej. To jest gdzieś tam moja subiektywna opinia, moja subiektywna wizja tego, jak samorząd terytorialny na obszarach metropolitalnych za kilka czy kilkanaście lat powinien wyglądać. Zaraz uzasadnię swój wybór, ale może na początku sama etymologia nazwy koncepcji, no bo to megapolis zbitek, w którym się spodobał i uznałem, że on do mega to i w języku powszechnym, na przykład slangu, zwłaszcza ostatnio i w języku branżowym, technicznym, coś wyjątkowo dużego i ważnego. No a nie ulega wątpliwości, że metropolie są zarówno i wyjątkowo duże, powierzchniowo, populacyjnie, jak i wyjątkowo ważne, chociażby w kontekście modelów rozwoju społeczno-ekonomicznego, wzrostu gospodarczego, postępu technicznego. A z drugiej strony polis. Polis to wspólnota polityczna, prawda? Wszyscy kojarzymy polis najczęściej ze starożytną Grecją i z małymi wspólnotami politycznymi obywateli, które opierały się na zasadzie, które były uwspólnotowione, które uspołecznione, które opierały się na pewnej bliskości instytucji wobec mieszkańca, które były demokratyczne. Ta demokracja miała charakter bezpośredni często, partycypacyjny, deliberacyjny.
Oczywiście nie chcę tutaj roztaczać romantycznej wizji czasów niesłusznie minionych, no bo nie o to chodzi. Sięgając do literatury historycznej, wiemy, jak polis faktycznie funkcjonowało, że nie było tak słodko, jakby się mogło wydawać, ale w pewnym ideowym, programowym sensie to słowo mi pasuje do tej koncepcji, bo chciałbym, żeby metropolia była wspólnotą, wspólnotą polityczną mieszkańców, żeby była demokratyczna, żeby była bliska mieszkańców, żeby, zresztą nie będę teraz mówił, powiem o tym zaraz trochę jeszcze więcej. Tworząc tą koncepcję oczywiście musiałem dokonać szeregu wyborów, wyborów politycznych, aksjologicznych, praksjologicznych. Cała koncepcja opiera się na takich 6 podstawowych kryteriach. Uznałem, że koncepcja musi być konstytucyjna, spójna, opierać się na wartości solidarności, na demokratyzmie, sprawności i klarowności. I wszystkie rozwiązania organizacyjne, funkcjonalne, delimitacyjne, które zaraz zaprezentuję, uwzględniają gdzieś tam te kryteria wyboru, te kryteria, które przyjąłem dla koncepcji megapolis. No po pierwsze konstytucyjność. Trudno tworzyć koncepcję w oderwaniu od uwarunkowań prawnych, zwłaszcza konstytucyjnych. Oczywiście można roztaczać futurystyczne wizje świata przyszłości, ale w mojej ocenie, jakkolwiek ma to w dyskursie naukowym, akademickim sens, tak w dyskursie publicznym, który teraz uprawiamy, ma sens nieco mniejszy, bo wiadomym jest dla nas wszystkich to, że w najbliższym czasie pewnie się nie zbierze większość zdolna do zmiany konstytucji i chyba lepiej, żeby się taka zdolność, większość nie zebrała, a już tym bardziej taka większość, jeżeli się już zbierze, nie będzie dywagowała nad tym, czy wprowadzić do konstytucji regulacje metropolitalne. Zresztą uważam, że to nie jest kompletnie potrzebne, bo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest otwarta i przychylna reformie metropolitalnej. Wbrew głosom sceptyków należy to mocno podkreślić. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w zasadach ogólnych, ale także w części szczegółowej, artykułowanej jest przychylna reformie metropolitalnej. I moja koncepcja znajduje nie tylko akceptację, ale znajduje silne uzasadnienie w zasadzie decentralizacji władzy publicznej, w zasadzie udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej, w zasadzie pomocniczości, w zasadzie zdolności jednostek terytorialnych do wykonywania zadań publicznych, w zasadzie równości i jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców wobec prawa. A więc moja koncepcja się nie tylko wpasowuje w konstytucję, ale jest dodatkowo silnie przez nią, przez jej wartości i zasady uzasadniona. Po drugie spójność. Reforma metropolitalna musi być czyta na miarę, to musi być chirurgiczne cięcie, czyli wprowadzenie metropolii w istniejący model, trójszczeblowy model samorządu terytorialnego, no bo nie chcemy robić rewolucji, chcemy zmienić to, co nie funkcjonuje, a nie przewracać system do góry nogami. W związku z czym nie ruszamy gminy zasadniczo, gmina jest podstawowa, absolutna w naszym systemie samorządu terytorialnego. Oczywiście nie ruszamy województwa, chociaż tutaj być może lekka korekta by się przydała. Generalnie reforma samorządu metropolitalnego to w mojej ocenie reforma samorządu średniego szczebla, a więc reforma samorządu powiatowego. Po trzecie solidarność. Marzy mi się reforma metropolitalna, która uwzględnia wartość solidarności metropolitalnej. Uważam, że solidarność metropolitalna powinna być tutaj fundamentem aksjologicznym przyszłej reformy. I nie może być tak, zresztą to często się zarzucało modelom rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, że one są polaryzacyjne, a nie dyfuzyjne. Uważam, że ten rdzeń, który się samorzutnie rozwija, naturalnie rozwija poprzez koncentrację ludzi, kapitału i wszystkiego, on i tak się będzie rozwijał. Natomiast rolą mądrej władzy metropolitalnej jest zagwarantowanie odpowiedniej dyfuzji tych bodźców rozwojowych na obszar funkcjonalny rdzenia metropolitalnego, czyli na mniejsze miejscowości i miasteczka z rdzeniem silnie powiązane, współtworzące obszar metropolitalny. To jest istotna wartość, którą brałem pod uwagę. Demokratyzm. Uważam, że metropolia powinna być demokratyczna, powinna mieć demokratyczny ustrój, demokratyczny ład, demokratycznie wybierane władze. I tu nie chodzi tylko o demokrację odświętną, że raz na 5 lat się spotkamy przy urnie i zagłosujemy. Natomiast tu chodzi o demokrację codzienną. Dlatego też proponuję szereg instytucji, które wzbogacą demokrację pośrednią rozwiązaniami tożsamymi dla polis, w końcu megapolis. Sprawność. Praksologia to podstawa, nie tylko w biznesie, ale również w administracji, choć często o tym zapominamy.
kryteria sprawnościowe, sprawność działania, racjonalność działania, szybkość, oszczędność, jakość, to wszystko powinny być kryteria brane pod uwagę przy reformie metropolitalnej. W perspektywie długoterminowej praksologia i sprawność działania administracji jest dla samorządu metropolitalnego o wiele większą korzyścią niż, to jest moja prywatna ocena, 5% dochodu podatkowego, no bo wiemy, że tutaj przy reformie metropolitalnej ten aspekt finansowy czy fiskalny jest bardzo mocno eksponowany. Praksologia, 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 zbyt często o niej w administracji publicznej zapominamy. I po ostatnie, klarowność. Reforma musi być klarowna, musi być zrozumiała dla ludzi. Reforma nie może tworzyć jakiejś kolejnej megastruktury, czapy nad istniejącymi gminami, powiatami, ale gdzieś tam pod województwem, prawda? I z perspektywy mieszkańca to jest dzielnica, potem gmina, potem powiat, potem związek metropolitalny, potem województwo, jeszcze gdzieś jest wojewoda, potem... Nie. Państwo, struktura państwa musi być przystępna i zrozumiała dla obywatela, dlatego też uważam, że reforma metropolitalna powinna być dla obywatela zrozumiała. Tak musimy projektować instytucje, żeby one były zasadniczo zdatne do objęcia percepcją przez średnio wykształconego człowieka. Oczywiście nie wszystkie ustalenia, które przygotowałem, są równie ważne. Ja sobie je podzieliłem na te, które są dla mnie fundamentalne i tutaj mam małą otwartość na ich modyfikacje. Dotyczy to przede wszystkim samej polityki i taktyki prawa, czyli zasady jednej ustawy. Jestem przeciwnikiem wielości ustaw, ustaw indywidualnych. Według mnie rodzi to niezdrowe emocje i pewien klientelizm polityczny, a także zagrywki w stylu wspieram swego, a nie swego wspierać nie będę, w związku z czym metropolii mu nie przygotuję, ustawy nie uchwalę. A ponadto wszystkie ustalenia w zakresie funkcjonalności samorządu metropolitalnego, zakres działania, zadania publiczne, kompetencje, no jestem do nich bardziej przywiązany i tu również jestem mało otwarty na modyfikacje. Natomiast druga kategoria, ustalenia istotne. Tutaj ta otwartość jest umiarkowana, tutaj chodzi o identyfikację czy delimitację metropolii i ich obszarów funkcjonalnych, a także o ustawową petryfikację tak powstałego układu terytorialnego. No i w końcu ustalenia zwykłe, że tak powiem, tutaj moja otwartość jest bardzo duża na ich modyfikacje i na wpływy wszelakie zewnętrzne, a chodzi tutaj przede wszystkim o konstrukcję prawną, formę organizacyjną czy strukturę władzy metropolii, bo uważam, że jest to zagadnienie ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsza jest funkcjonalność metropolii, bo ona ma zaspokajać potrzeby społeczne, a kwestia konstrukcji prawnej, formy organizacyjnej, struktury władzy, to jest zagadnienie ważne, ale drugoplanowe. No i teraz wybrane zagadnienia. Jak już wspomniałem, ta koncepcja składa się z kilkudziesięciu różnych zagadnień, założeń. Ja nie będę oczywiście wszystkich tutaj przedstawiał, przedstawiłem je w swojej książce, w kilku artykułach naukowych również, z którymi się chętnie podzielę, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany. Natomiast wypisałem zagadnienia, do których się zaraz pokrótce odniosę. I tak, na początku kwestia najważniejsza. Jak już wspominałem, reforma metropolitalna to przede wszystkim reforma samorządu terytorialnego średniego szczebla, co oznacza po pierwsze konieczność przekształcenia samorządu powiatowego, ale tylko z obszarów metropolitalnych w samorząd metropolitalny. A więc zachowujemy trójstopniowość modelu samorządu terytorialnego, pozostawiamy powiaty spoza obszarów metropolitalnych nietknięte, natomiast powiaty z obszarów metropolitalnych łączymy i przekształcamy w samorząd metropolitalny, co w konsekwencji powoduje również konieczność zredefiniowania stosunków prawnoustrojowych pomiędzy gminami a metropolią a województwem. No bo tu już nie ma powiatu, pojawia się metropolia, w związku z czym musimy te relacje ustrojowe również zdefiniować na nowo. No i tak rozumianą reformę należałoby w mojej ocenie przeprowadzić ustawą o samorządzie metropolitalnym. Jedną ustawą oczywiście, która regulowałaby kompleksowo wszystkie zagadnienia współtworzące kwestię metropolitalną, w tym nie tylko organizację i funkcjonowanie samorządu, ale również jego delimitację. Ja, Szanowni Państwo, wychodzę z założenia, że zasada decentralizacji władzy publicznej to jest również trwałość układu terytorialnego. Trwałość układu terytorialnego przede wszystkim to ochrona istniejącego stanu rzeczy przed zakusami administracji rządowej. Administracja rządowa ma naturalne zakusy na samorząd terytorialny,
a aktualna administracja rządowa ma szczególne zakusy na samorząd terytorialny, czego dowodem cicha, stopniowa, systematyczna recentralizacja i zabieranie gminom zadań, nie tylko gminom, powiatom, województwom, zadań, kompetencji i środków. Dlatego uważam, że układ terytorialny powinien być zakonserwowany i zabezpieczony ustawą, którą zmieni co najwyżej tylko i wyłącznie większość parlamentarna, a nie organ administracji rządowej. Żałuję, że nie mamy w systemie źródeł prawa ustaw organicznych, wtedy czułbym się bezpiecznie. Chroniłbym samorząd terytorialny, w tym metropolitalny. No i w końcu zasada jednolitości rozwiązań uważam, że byłaby zasadna, ale z dopuszczeniem pewnego marginesu zróżnicowania rozwiązań podyktowanych lokalną specyfiką i uwarunkowaniami, co oczywiste. Nasze metropolie się między sobą oczywiście różnią. To taki schemat, który mniej więcej przedstawia tę naszą reformę. Województwa nietknięte na poziomie powiatów. Powiaty generalnie zostają, ale część z nich podlega modyfikacji. Łączymy je w metropolie, no i gminy również są nietknięte, ale tutaj redefiniujemy stosunki ustrojowe i na nowo budujemy ustrój czy relacje ustrojowe między gminą a metropolią, metropolią a województwem. No i teraz w odniesieniu do tego, o czym mówiłem przed chwilką, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju znalazła swoje odzwierciedlenie w mojej koncepcji. Ja trochę tę koncepcję zagospodarowania przestrzennego kraju rozwinąłem. Wydaje mi się, że słusznie, przynajmniej patrząc przez pryzmat właśnie praksologii i być może politologii, a niekoniecznie geografii czy urbanistyki. Natomiast wydaje mi się, że ta koncepcja identyfikacji metropolii jest zasadna, a mianowicie, jak Państwo widzicie, takich metropolii w tej koncepcji jest 12 i są to, co oczywiste, Katowice, Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin, ale obok Gdańska jest też Gdynia, a obok Bydgoszczy jest też Toruń. Do tego zaraz jeszcze przejdę, ale uważam, że i Gdańsk, i Gdynia, czego dowodzi analiza dokumentów strategicznych i opracowań eksperckich, mają raczej osobne, a nie wspólne obszary funkcjonalne. Podobnie zresztą jak Bydgoszcz i Toruń mają osobne obszary funkcjonalne, dlatego też uważam, że powinny stanowić odrębne metropolie, ale dla usprawnienia funkcjonalności obszaru postuluję stworzenie 4 obligatoryjnych przymusowych, powstałych z mocy ustawy związków metropolitalnych warszawsko-łódzkiego, krakowsko-katowickiego, gdańsko-gdyńskiego i bydgosko-toruńskiego. A więc moja koncepcja zakłada powstanie z mocy ustawy 12 metropolii traktowanych jako jednostki samorządu terytorialnego, czyli wspólnoty samorządowe i 4 przymusowych związków metropolitalnych. Wszystkie dane i nazwy macie Państwo zapisane, przedstawione na prezentacji. Nie będę oczywiście przedstawiał w sposób bardzo szczegółowy wszystkich identyfikacji i delimitacji metropolii i ich obszarów, ale zabawiłem się w pewną symulację. Co chcę podkreślić, to jest symulacja, to jest pewien eksperyment intelektualny, to jest pewna próba zobrazowania moich propozycji, ale to jest oczywiście stworzone przez prawnika, który skończył geografię społeczno-ekonomiczną, ale w zawodzie jest przede wszystkim prawnikiem i tylko się geografią posiłkuje, a więc na obszarze geografii jestem raczkujący i tutaj na pewno jestem w tym zakresie bardzo podatny na Państwa krytykę, ale uważam, że tak się na przykład powinna przedstawiać metropolia krakowska. Rdzeń metropolii, obszar metropolii krakowskiej, a jeszcze dla porównania podałem kontury stowarzyszenia Metropolia Kraków. Inny przykład, metropolia szczecińska. No to akurat z moich analiz dokumentów strategicznych i opracowań eksperckich wynikałoby, że obszar metropolii szczecińskiej i kontury stowarzyszenia szczecińskiego obszaru metropolitalnego powinny być zbieżne. Wiem, że dużo ryzykuję, bo jest z nami pan profesor Łukasz Mikuła, ale tutaj też stwierdziłem, że pojadę po bandzie i zaproponuję rozwiązania dla metropolii poznańskiej. Rdzeń, miasto Poznań, obszar metropolii poznańskiej, no i Stowarzyszenie Metropolia Poznań macie Państwo na mapie. Tutaj mi wyszło z moich własnych analiz i ustaleń, że ten obszar metropolii poznańskiej powinien być jednak ciut mniejszy od konturu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
I teraz jeszcze dwa tylko nieco bardziej skomplikowane organizmy. Gdańsk i Gdynia, czyli Trójmiasto, czyli moje kochane miasto. Uważam, że jak już wspomniałem, i Gdynia, i Gdańsk tworzą własne obszary funkcjonalne, dlatego też powinniśmy utworzyć i metropolię gdańską, i osobną metropolię gdyńską, które wykonywałyby jako wspólnoty samorządowe gros zadań publicznych, ale dla wykonywania pewnych zadań powinny one przymusowo współdziałać. I tu przede wszystkim chodzi o transport i mobilność, ewentualnie inne sprawy poruszone. Dlatego też zaproponowałem Gdańsko-Gdyński Związek Metropolitalny. No dodatkowo pewnie nie ucieknie Państwa uwadze, że kontury Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot w mojej ocenie w kontekście tworzenia wspólnoty samorządowej jednak sięgają za daleko, dlatego też w mojej koncepcji obie te metropolie są nieco mniejsze. No i jeszcze jedna ciekawa sytuacja, czyli duopol bydgosko-toruński, również strategia rozwoju, opracowania eksperckie dowodzą, że są dwa obszary funkcjonalne, a nie jeden wspólny, a więc zarekomenduję metropolię bydgoską, metropolię toruńską i znowu obligatoryjny z mocy ustawy stworzony Bydgosko-Toruński Związek Metropolitalny dla wykonywania przede wszystkim zadań w dziedzinie transportu i mobilności miejskiej, ewentualnie innych zadań poruszonych. Kolejna kwestia, formy organizacyjne samorządu metropolitalnego. Tu potencjalnych form oczywiście jest wiele, czego dowodzi kompartystyka prawnicza. Metropolia może być jednostką samorządu terytorialnego, metropolitalną, regionalną, krajową, czyli usytuowaną na różnych szczeblach, może być zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego, może być związkiem, stowarzyszeniem czy spółką, a może mieć inną formę, może być to nieformalne gremium, rada, konferencja, kongres. No i oczywiście spośród tych form prawnych powinniśmy wybrać tę, którą uważamy za optymalną dla reformy metropolitalnej. No, nasze metropolie przechodzą oczywiście pewną ewolucję, one się instytucjonalizują i jak na początku dominowały pewne luźne formy współpracy, właśnie rady, konferencje czy też porozumienia, one dalej oczywiście funkcjonują, ale zaczęły się z czasem przekształcać w stowarzyszenia metropolitalne. Tych stowarzyszeń mamy całkiem sporo, czego Państwo doświadczacie oglądając slajd. Część z nich, nie wszystkie oczywiście, większe z nich wymieniłem na prezentacji. No, następna faza instytucjonalizacji, czyli tworzenia silniejszej, mocniejszej, mającej większą funkcjonalność instytucji, to związki metropolitalne i komunalne. No i tu nam się kłania przede wszystkim Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czyli ta metropolia powołana do życia ustawą o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Niestety związków komunalnych, które pełniłyby funkcje metropolitalne, nie ma, w związku z czym tylko GZM jest na slajdzie. No i wielki znak zapytania, czyli metropolia traktowana jako jednostka samorządu terytorialnego, to jest gdzieś tam główny cel mojej koncepcji. Uważam, że docelowo przez te różne instytucjonalne formy współpracy powinniśmy kształtować samorząd metropolitalny właśnie w tym kierunku. A więc w mojej koncepcji, w koncepcji megapolis, co już zresztą podkreślałem kilkakrotnie, metropolia to jednostka samorządu terytorialnego, lokalnego, ponadgminnego. Ma ona własną podmiotowość prawną, cywilnoprawną, publicznoprawną, ma samodzielność, ta samodzielność jest prawnie chroniona, ta samodzielność chroni metropolię przed administracją rządową, ale również przed ingerencją innych organów, jednostek samorządu terytorialnego. Ma ona swoją władzę w postaci dwóch organów, stanowiąco kontrolny, czyli Rada Metropolii, a także organ wykonawczy. No i tu nie wiem, który model byłby lepszy dla władzy wykonawczej, czy zarządu metropolii powoływanego przez Radę, czy prezydenta metropolii powoływanego przez, czy wybieranego przez mieszkańców w wyborach. Te dwa modele gdzieś tam mają swoje plusy i minusy i sam nie jestem w stanie wybrać lepszego rozwiązania. No i taka metropolia powinna mieć szeroki, podkreślę jeszcze raz, szeroki katalog zadań własnych, kompetencji i źródeł finansowych. Generalnie metropolia powinna wykonywać różne zadania własne, które są kluczowe, no bo one uzasadniają istnienie metropolii, zadania zlecone, a także zadania powierzone. Natomiast uwagę chciałbym skupić tylko i wyłącznie na zadaniach własnych, no bo jak już wspomniałem, one są tutaj najważniejsze i jeżeli nie ma zadań własnych, to nie ma potrzeby tworzenia w ogóle metropolii jako jednostki samorządu terytorialnego.
I te zadania sobie podzieliłem na nowe zadania, które albo w sensie przedmiotowym, rzeczowym, albo terytorialnym, przestrzennym nie istniały, więc one są nowe dla metropolii. Są to stare zadania, które metropolia uzyska, niejako dziedzicząc je po przekształconych powiatach, no i jest to ogólna funkcja koordynacyjna. Jeżeli chodzi o nowe zadania własne metropolii, dotychczasowe projekty ustaw i dotychczasowe ustawy są bardzo konserwatywne. Ja nie chcę też proponować rewolucji, ale uważam, że musimy w sposób o wiele bardziej śmiały myśleć o metropolii i jej funkcjonalności. Rdzeń triada, tak to nazwałem, to jest świętość. Te trzy zadania metropolii muszą być zawsze. Analiza prawnoporównawcza dowodzi, że każda metropolia wykonuje zadania w postaci rozwoju społeczno-ekonomicznego, planowania przestrzennego, transportu i mobilności. Te zadania uzasadniają szczególnie stworzenie samorządu metropolitalnego. Ale takich zadań innych, wspólnych dla wszystkich metropolii też jest całkiem sporo. Ochrona klimatu, środowiska, przyrody, ochrona krajobrazu, społeczne budownictwo czynszowe, gospodarka odpadami, gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, szkolnictwo wyższe czy nauka, wspieranie branż, wysokich technologii, oczywiście również promocja i kilka innych, to nie wszystkie, ale te najważniejsze. I w końcu pośród zadań własnych są również zadania zindywidualizowane, które powinny być wykonywane tylko przez poszczególne metropolie, nie przez wszystkie. Jak już wspomniałem, nasze metropolie stoją przed różnymi wyzwaniami. Na przykład metropolia gdańska powinna służyć ochroną żuław przed potencjalnymi skutkami zmian klimatycznych. Żuławy to jest największa polska depresja. Teren na pewno będący ewenementem na skalę kraju albo może i części Europy. Metropolia gdańska i gdyńska powinny również się zająć utylizacją broni czy amunicji powojennej leżącej na dnie Bałtyku, bo w to, że zajmie się tym administracja rządowa, to już chyba nikt nie wierzy, a więc być może powinno być to zadanie samorządu metropolitalnego. Metropolia katowicka czy górnośląsko-zagłębiowska powinna zająć się z kolei terenami pogórniczymi, poprzemysłowymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Można byłoby te przykłady mnożyć, a więc na pewno metropolii powinny również wykonywać indywidualnie skrojone zadania. Dużym mankamentem w mojej ocenie dotychczasowych projektów ustaw, ale także ustaw jest to, że tworzyły te ustawy struktury, tworzyły instytucje, wyposażały te metropolie w zadania, no i to wszystko. W zasadzie poza skromnym katalogiem zadań prawodawca się nie pokusił specjalnie o stworzenie nowych narzędzi, które by zapewniły tym metropoliom skuteczne działanie. Jak można powierzyć metropolii 5-6 zadań i jednocześnie nie wspomnieć ani słowem albo jednym przepisem o narzędziach, które służą ich realizacji? Uważam, że należy również dostosować do istniejącego katalogu zadań metropolii odpowiednie kompetencje, narzędzia. Oczywiście strategia rozwoju obszaru metropolitalnego to podstawa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i nie tylko zresztą. Takie narzędzie zresztą akurat obecnie na szczęście istnieje. Podstawą takiej strategii powinna być zasada solidaryzmu metropolitalnego, a takim szczególnym komponentem, elementem, który wyeksponowałem, powinien być właśnie ten mechanizm dyfuzji bodźców rozwojowych, który powinien być nie tylko sporządzany przez metropolię, ale i uwzględniany przez gminy. Znaczy, w mojej ocenie strategia rozwoju obszaru metropolitalnego powinna być dokumentem sporządzanym we współdziałaniu przez metropolię i przez wszystkie gminy z obszaru metropolitalnego i oddawać ich wspólną wizję rozwoju. Natomiast formalnie rzecz ujmując, strategię powinna sporządzać i uchwalać metropolia, natomiast gminy powinny mieć kompetencje nie tyle co do opiniowania, ile do uzgadniania jednego z komponentów tej strategii, czyli właśnie do mechanizmu dyfuzji bodźców rozwojowych, do wspierania mniejszych ośrodków miejskich z obszaru metropolitalnego. Ponadto metropolie powinny mieć możliwość uchwalania i realizowania, finansowania, wspierania technicznego i organizacyjnego branż wysokich technologii. Przecież przemysł kosmiczny, przemysł lotniczy, przemysł morski, przemysł elektrotechniczny, przemysł farmaceutyczny to są największe miasta, to są metropolie, nawet nie aglomeracje. Organy samorządu metropolitalnego muszą mieć możliwość wspierania, inkubowania tego przemysłu. I w końcu wszystkie projekty ustaw, które przeanalizowałem, nie wyposażają metropolii w kompetencje w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. A ja uważam, że realizacja strategii rozwoju obszaru metropolitalnego
zwłaszcza pamiętając o tym, że metropolia to jest również branża wysokich technologii, że one muszą mieć kompetencje w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Nie wiem, dlaczego metropolia nie mogłaby tworzyć uczelni akademickiej czy zawodowej. Dlaczego metropolia nie mogłaby stworzyć we współpracy z uczelnią państwową na przykład nowego wydziału, centrum badawczego albo komórki wewnętrznej, zakładu katedry i go na przykład współfinansować. Dlaczego metropolia nie mogłaby zamawiać kierunków pod wyzwania ustalone w strategii rozwoju obszaru metropolitalnego? Każda metropolia tworzy strategię rozwoju, zna swoje mocne i słabe strony, w związku z czym wie, jakie ma potrzeby, chociażby na rynku pracy, w sektorze przedsiębiorców i może gdzieś tam pod to, prawda, współpracować z uczelniami, tworząc kierunki zamawiane. Powinna również finansować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe. Druga kwestia, planowanie przestrzenne. To jest fundament metropolii. Wiele metropolii wyrosło na planowaniu przestrzennym. Mówię o obcych metropoliach. Niestety prawodawca polski idzie w innym kierunku i narzędzie, które miała Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, po prostu usunął z porządku prawnego, pozbawiając tę metropolię możliwości sporządzenia i uchwalania studium uwarunkowań, ramowego studium. Ja uważam, że każda metropolia powinna docelowo móc sporządzić i uchwalić studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Takie studium powinno być obligatoryjnym aktem prawa miejscowego, a nie wewnętrznie obowiązującym, żeby móc władczo i wiążąco wpływać nie tylko na gminy, które kształtują lokalne polityki przestrzenne, ale również na innych użytkowników przestrzeni, na deweloperów, inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców. Oczywiście takie studium powinno być ściśle uprofilowane. Pamiętajmy w końcu, że to gmina ma podstawową funkcję w systemie. A więc kompetencja metropolii powinna się sprowadzać do kształtowania polityki osadniczej, oznaczania czy wyznaczania obszarów nowej zabudowy i przeciwdziałania generalnie dzikiej, niekontrolowanej suburbanizacji. To powinna być główna domena tego studium. Oczywiście ewentualnie można byłoby również załatwić im inne rzeczy, na przykład przeciwdziałanie zanieczyszczeniom świetlnym czy też dźwiękowym. Drugie narzędzie, metropolitalno-gminne plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowywane przez służby planistyczne metropolii i gminy na wniosek gminy plany dla kluczowych obszarów inwestycyjnych. Albo w końcu kompetencja czy prawo do ingerencji w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że organ wykonawczy metropolii, jaki by on nie był, powinien móc w niektórych sytuacjach ustawą określonych ingerować w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na przykład, jeżeli chodzi o obszary strategiczne dla rozwoju przestrzennego metropolii albo obszary o dużych parametrach technicznych zabudowy, na przykład zabudowy wysokościowej albo dużych kompleksów mieszkaniowych. W takich sprawach metropolia powinna móc się wypowiedzieć również władczo, ale zasadniczo kompetencja planistyczna leży po stronie gminy i oczywiście to jest dla mnie święte, absolutnie niezaprzeczalne. Ogólna funkcja koordynacyjna. Metropolia powinna pełnić ogólną funkcję koordynacyjną wobec gmin, które znajdują się na jej obszarze. Dodam, że koordynacja jest niewładczą formą współdziałania, czy czymś innym nawet niż współdziałania, ale nie będę tego wątku rozwijał, a więc tu chodzi o harmonizację celów, działalności i współpracę. Temu powinny służyć organy wspólne metropolii i gmin, czyli komisje wspólne. Macie Państwo 5 przykładów takich komisji, a także rozbudowany system dialogu terytorialnego z kongresami metropolitalnymi na czele, czyli momentami, spotkaniami, kiedy się wszyscy samorządowcy, nie tylko włodarze, ale również radni z obszaru metropolitalnego mogą spotkać i wymienić wiedzę czy doświadczenie. Ważne dla mnie jest również to, dlatego optuję za formą jednostki samorządu terytorialnego dla metropolii, demokracja metropolitalna. Poza demokracją pośrednią, o której już mówiłem, Rada Metropolii i tutaj model władzy wykonawczej do rozstrzygnięcia, czy prezydent wybierany powszechnie, czy zarząd metropolii, bardzo mi zależy na tym, żeby ta rzeczywiście była megapolis, a więc żeby była rozwinięta demokracja bezpośrednia, deliberacyjna, partycypacyjna. Uważam, że świetnym narzędziem, z którym wszyscy ostatnio się zmagamy od roku mniej więcej, od kiedy mamy pandemię, są środki komunikacji elektronicznej, środki porozumiewania się na odległość.
i uważam, że możemy świetnie połączyć ideę demokracji bezpośredniej z nowinkami technologicznymi i możemy fajnie modelować takie organy, jak na przykład Zgromadzenie Mieszkańców, czy też Senat Obywatelski. Obok metropolii, których jest 12, przewiduje również moja koncepcja istnienie związków metropolitalnych. Tylko ja traktuję związek metropolitalny jako formę współdziałania metropolii i ewentualnie innych jednostek samorządu terytorialnego. One powinny mieć swoją podmiotowość prawną, ale już bez samodzielności, powinny być w 100% zależne od członków, czyli od gmin, które je współtworzą. Miałyby oczywiście dwa organy, jak typowy związek komunalny i zgromadzenie związku i zarząd związku. Nie miałyby demokratycznej legitymizacji, bo to jest technokratyczna konstrukcja, która skupia się na jednym zadaniu przede wszystkim: transport i mobilność, ewentualnie na innych, o ile zostaną one jej przekazane. I moja koncepcja zakłada istnienie czterech takich obligatoryjnych związków metropolitalnych: warszawsko-łódzki, krakowsko-katowicki, gdańsko-gdyński i bydgoszko-toruński. Inne by ewentualnie mogły powstawać, jeżeli będzie taka wola. I szanowni Państwo, tyle, jeżeli chodzi o moją koncepcję. Nie będę już się nad nią dłużej rozwodził. Myślę, że najważniejsze założenia Państwu przedstawiłem. Oczywiście pominąłem szereg zagadnień istotnych, takich jak chociażby nadzór nad działalnością metropolii, jak chociażby model finansowania metropolii, ale nie sposób na takim spotkaniu wszystko przedstawić. Jeszcze tylko kończąc już powoli swoje wystąpienie, doraźna polityka metropolitalna, czyli polityka naszych polskich największych miast wobec bezczynności władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, które, jak wiemy, niespecjalnie się kwapią do uregulowania omawianej materii. Bo to nie jest tak, szanowni Państwo, że wy jesteście bezradni i że nie możecie niczego zrobić. Mówię wy, czyli państwo samorządowcy, państwo włodarze, państwo liderzy polskich metropolii. Ja wiem, że wam się marzy, podobnie jak mnie, ustawa metropolitalna, ustawa o samorządzie metropolitalnym, która tworzy ogólne, prawda, ramy dla funkcjonowania naszych wspaniałych, największych miast. Natomiast no, nie czarujmy się, ostatnie dekady tym bardziej pokazały, że pewnie nie będzie z tym łatwo i w najbliższej przyszłości nie ma co się spodziewać dedykowanej ustawy. Ale to nie jest tak, że wy możecie tylko i wyłącznie w mediach formułować daleko idące tezy czy stawiać zarzuty. Nie, my po prostu możecie zacząć wykorzystywać potencjał, który tkwi w ustawie. Chcecie metropolii, a nie ma ustawy, róbcie to, co możecie zrobić w oparciu o istniejące uregulowania, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne. A takie są, szanowni Państwo. Możecie skorzystać z artykułu 72a. i artykuł 65 ustawy o samorządzie powiatowym i powołać sobie gminy z powiatami z obszarów metropolitalnych związki komunalne. Mogą być to dwupoziomowe związki komunalne, którym powierzycie Państwo istotną część zadań publicznych, pewne kompetencje, również władcze kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego, do wydawania decyzji administracyjnych, do wydawania generalnych aktów administracyjnych, realizowania inwestycji i wyposażycie je w środki finansowe. Oczywiście nie będzie jednej rzeczy, która jest w ustawie śląskiej, dodatkowego dochodu podatkowego w postaci 5% PIT-u. No to tego argumentu rzeczywiście nie jestem w stanie kontorpedować. Ale szanowni Państwo, z drugiej strony patrząc dalekosiężnie, praksologia, sprawność działania, sprawność wspólnego wykonywania zadań publicznych, sprawność zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców, to jest najważniejsze. A gwarantuję, że odpowiednie modelowanie związku komunalnego, upodabnianie go do związku metropolitalnego, który znamy z ustawy śląskiej, da Państwu i tak szereg dobrych rezultatów, a kiedyś mamy nadzieję, że nasza władza publiczna dojrzeje do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu prawdziwego zdarzenia reformy metropolitalnej. A więc mój apel jest taki, szanowni Państwo, wykorzystujmy potencjał, który tkwi w ustawach, tych, które obowiązują, dopóki lepszych ustaw mieć nie będziemy. A więc mój ogólny postulat, organizujcie się, szanowni Państwo, bo porozumienie komunalne, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, ono się sprawdzało, ale
docelowo daleko na tym Państwo nie dolecicie. No, prawdziwej metropolii, metropolii, która wykonuje różne zadania publiczne, również w sposób władczy, na pewno na tej bazie nie skonstruujecie. A więc przyszłość to są póki co przynajmniej związki komunalne i takie też rozwiązanie Państwu rekomenduję. I tym samym dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy Jakubie za niezwykle ciekawe i inspirujące wystąpienie. Chciałbym teraz skierować pytanie do naszych ekspertów. Koncepcja megapolis w takim wymiarze, w jakim przedstawił ją Jakub, to Państwa zdaniem realna szansa na rozwój polskich metropolii, czy może nieco utopijna wizja przyszłości, biorąc pod uwagę sytuację polityczno-prawną, w jakiej się znajdujemy w Polsce? Może Pani Profesor najpierw. Proszę Państwa, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do tej debaty. I na wstępie chciałam powiedzieć, że większość tych założeń, które przedstawił Pan doktor Szlachetko, no bardzo mi się podobają. Co więcej, one są bardzo zgodne z większością moich postulatów, które ja zawarłam w monografii pod tytułem Zarządzanie obszarami metropolitalnymi, którą opublikowałam w roku 2013, tak? Więc w tej chwili mija już 8 rok, odkąd ta książka ujrzała światło dzienne i w zasadzie jesteśmy w tym samym miejscu, no prawie w tym samym, w którym byliśmy, ponieważ w dalszym ciągu nie mamy ustawy metropolitalnej uniwersalnej. Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby ta ustawa właśnie była nie szyta na miarę każdego obszaru metropolitalnego, tylko żeby była jedna i regulowała tworzenie związków metropolitalnych we wszystkich obszarach funkcjonalnych dużych miast, dlatego że wbrew temu, co twierdzą przedstawiciele tych różnych metropolii, gro problemów tak naprawdę jest wspólna dla wszystkich i bardzo mi się podoba ta propozycja właśnie pana doktora, która proponuje podział zapisów w tej ustawie na trzy części, czyli taką część obowiązkową, część, która może ulegać drobnej modyfikacji, no i takie całkiem luźne regulacje. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest utopia, czy wizja realna, ja nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że przez tyle lat nie udało się, pomimo tych wielu projektów, które były, nie udało się tej ustawy przyjąć. No była radość i nadzieja w roku 2015, że wreszcie ta ustawa została metropolitalna przyjęta, no ale jak wszyscy wiemy, bardzo krótko obowiązywała. I wydaje mi się, że w obecnych uwarunkowaniach politycznych, no to niestety jest to dosyć odległy projekt. Aczkolwiek bardzo bym chciała, żeby to jednak nie była utopia. Dziękujemy bardzo. Pan profesor Mikuła. Również dziękuję za zaproszenie do debaty. Z tą koncepcją Jakuba się, można powiedzieć, sukcesywnie od kilku miesięcy zapoznaję. Najpierw poprzez raport Instytutu, później jestem w trakcie studiowania książki. Natomiast ten rozdział z koncepcją już przeczytałem, więc czuję się z tą koncepcją mocno zapoznany. I nie będę mówił o tym, czym się zgadzam, bo ja się też zgadzam z wieloma założeniami czy pewną wizją, na przykład zestawu zadań, który jest faktycznie, czy może mieć charakter metropolitalny. Natomiast tak jak cenię tą koncepcję za jej taką elegancję dużą i dużą wartość na gruncie prawno-administracyjnym, tak widzę pewne problemy potencjalne z punktu widzenia takiego polityczno-pragmatycznego, który no też trzeba brać pod uwagę, oceniając różne koncepcje. Inaczej dyskutowałoby się o
tej, być może innych koncepcjach, na przykład w roku 90, kiedy byliśmy u progu odrodzenia samorządu terytorialnego, gdzie trochę to była pewna biała plama, którą można było dość dowolnie wypełnić treścią. Inaczej troszeczkę dzisiaj, po 31 latach funkcjonowania samorządu gminnego, 20 też kilku samorządu powiatowego i wojewódzkiego. I zasadnicza wątpliwość, także pewne pytanie do Jakuba, które być może mu gdzieś pośrednio zadawałem, ale nigdy jeszcze nie miałem okazji tak bardziej być może konkretnie sformułować. Mianowicie główna myśl koncepcji w dużej mierze zasadza się tak naprawdę na tym, że samorząd metropolitalny powstaje z przekształcenia w pewnym sensie i rozwinięcia oczywiście również samorządu powiatowego. Dlatego on się nam w tej wersji, przy tym założeniu mieści w tym trójstopniowym podziale i systemie samorządowym. Natomiast zwracam uwagę cały czas zawsze na jedną rzecz. Na obszarze dużych miast, w miastach centralnych samorządu powiatowego nie ma jako odrębnego szczebla samorządu. Tak? Tutaj wszystkie kompetencje w miastach na prawach powiatu są zgromadzone w jednych rękach politycznych, można powiedzieć, kompetencje gminne i powiatowe. Więc tutaj powiedziałem tak, nie ma do końca czego w tych kluczowych elementach metropolii, nie ma tej jednostki, którą można w coś przekształcić. Dlatego jakby cały problem dla mnie z koncepcją, taki powiedziałbym właśnie w pewnym sensie prakseologiczny, z koncepcją samorządu metropolitalnego w tej wersji jako pełnoprawnej, konstytucyjnie umocowanej, można by powiedzieć, jednostki samorządu terytorialnego, jest w tym, jak pogodzić, jak odpowiatowić miasta centralne, bo de facto do tego się to w pewnym sensie sprowadza. Mamy pewne doświadczenia, na przykład Hanower, że to się generalnie da zrobić, ale jest to, jak wiemy, raczej pewien ewenement bardzo, bardzo innowacyjny, bardzo ciekawy niż standard, chociażby jeżeli patrzymy na rozwiązania niemieckie. Dlatego jakby całym tutaj dla mnie clou problemu jest, jak ułożyć te relacje pomiędzy, powiedzmy, przyszłą metropolią a miastem centralnym, między Radą Metropolii a Radą Głównego Miasta, które ją tworzy, między prezydentem miasta a, no właśnie, kim? Prezydentem metropolii czy przewodniczącym zarządu, nazwijmy go, powiedzmy, starostą metropolitalnym, czy pomiędzy silnymi prezydentami miast, którzy mają mandat bezpośredni z wyborów, a mimo wszystko mocno okrzepłym samorządem wojewódzkim, który też w wielu przypadkach ma jako marszałków dość mocnych liderów politycznie. Czy jest jeszcze miejsce w tym układzie na trzeci poziom pomiędzy, właśnie w postaci odrębnego, zupełnie niepowiązanego ani z jednym, ani z drugim samorządu metropolitalnego, z tym, czy to starostą metropolitalnym, czy prezydentem metropolii, jako kolejną osobą i kolejnym poziomem w całym tym układzie. Ja zwracam uwagę na inne jeszcze kwestie, które z tego się biorą. Tak? De facto mówimy przy takiej koncepcji, o podziale istniejącej administracji miejskiej na część gminną i powiatową. Tak? De facto czasami to będzie musiało być cięcie, powiedziałbym, w ramach jednego wydziału, który dzisiaj zarówno na przykład wydaje decyzję o warunkach zabudowy zadanie gminy i ten sam wydział wydaje decyzję o pozwoleniach na budowę zadanie powiatowe. Tak? W wielu przypadkach tak mamy w dużych miastach i w innych dziedzinach także. Co zrobić z rozdziałem, powiedziałbym, organizacji i regulacji danej funkcji, a funkcją realizacyjną właścicielską. Na kilku przykładach pokażę to. W transporcie publicznym, gdzie mamy obowiązki organizatora przewozów i te myślę, że bez problemu na poziom metropolitalny można byłoby przenieść, ale też najczęściej to są spółki miejskie, które zajmują się wykonywaniem tych przewozów. To są spółki, które realizują bezpośrednio przewozy tramwajowe, autobusowe, metro w przypadku Warszawy. Dzisiaj można powiedzieć, są w jednych rękach. Po takim podziale byśmy mówili tak, regulacja, funkcja organizatora transportu zbiorowego jest na poziomie metropolii. Funkcja właściciela przedsiębiorstw, które realnie to realizują, pewnie pozostaje na poziomie samorządu miejskiego. Chyba, że też zakładamy tutaj przesunięcia także własnościowe. Znacznie trudniejsze niż czysto kompetencyjne. To samo w zakresie może być na przykład gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jest tutaj dużo problemów, które wychodzą z tego, że w 1998 roku zdecydowaliśmy się na model powiatów, grodzkich miast na prawach powiatu. Trudno powiedzieć dobre, złe rozwiązanie, ono jest, tak? I samorząd metropolitalny w tej wersji proponowanej przez Jakuba jakby zakłada zupełną zmianę tego modelu,
co pewnie jest możliwe, ale raf, które jest po drodze, jest naprawdę bardzo dużo i bez takiej bardzo przejrzystej koncepcji, jak przejść od stanu dzisiejszego do stanu docelowego właśnie przede wszystkim w tym zakresie, mam z tą koncepcją duży problem przy akceptacji jej 80, może 90% pozostałych założeń, bo i zestaw zadań metropolitalnych, i te niektóre bardzo innowacyjne formy działania metropolii. To mi się bardzo podoba i jest naprawdę takim bardzo świeżym spojrzeniem na ten problem. Natomiast od strony praktycznej, wdrożeniowej, ten parasol starosty metropolitalnego nad prezydentem miasta jest dla mnie na dzisiaj trudny do wyobrażenia, że ktoś to realnie zaakceptuje i będzie za tym stał. Jeżeli wielkie miasta nie będą za dużymi, za rozwiązaniami metropolitalnymi, to kto ma je wspierać, kto ma je promować, tak? A wątpię, żeby prezydenci miast, radni miejscy sami szykowali sobie model, w którym ich pozycja jest w jakiś sposób zmarginalizowana, a administrację miejską może czekać duży chaos taki organizacyjny właśnie przy tego typu reformie. Dziękujemy bardzo. Kuba, czy chciałbyś jakoś odnieść na ten moment do kilku uwag? Jasne, to jeżeli mogę, tylko w kilku słowach w takim razie, bo tu się wyłania problem modelu władzy wykonawczej w tym kontekście, w kontekście Twoich pytań. No bo z jednej strony jest model prezydenta, czy tam jak wolisz starosty, rozumiem, mającego legitymację wyborczą, pochodzącego z wyborów, a z drugiej strony mamy też model władzy wykonawczej opierający się na organie kolegialnym, na zarządzie, który pochodzi z kolei z wyborów pośrednich. Ja sam gdzieś tam tutaj też między pragmatyzmem a aksjologią się kołatałem, no bo ten model zarządu metropolitalnego ma jednak tę zaletę, że on może w jakimś sensie na zasadzie wirlisty na przykład traktować prezydenta miasta metropolitalnego. No bo każda metropolia, którą przedstawiłem w swojej koncepcji, ma jedno na swoim terytorium, chyba za wyjątkiem Gdańska, ma jedno, no i za wyjątkiem oczywiście Śląska, takie miasto wiodące, które bardzo łatwo gdzieś tam pod każdym politycznym, administracyjnym względem wyodrębnić. W związku z czym być może, ja stawiam pytanie do wszystkich z Państwa, model prezydenta miasta, nazwijmy to stołecznego, jako wirylisty w zarządzie metropolii byłoby jakimś rozwiązaniem. Wiem, że w różnych metropoliach obcych do tego typu konsolidacji funkcji wykonawczych w miastach i w metropoliach dochodzi, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i trzeba byłoby to ewentualnie przeanalizować. Zgodzę się z Tobą w pełni, że problem miast na prawach powiatu tutaj świetnie wychodzi, natomiast to być może komplikuje cały zamysł, ale ja nie uważam, żeby należało pozbawiać miasto, przepraszam za sformułowanie stołeczne, ale to chyba dobrze eksponuje gdzieś tam jego rolę w strukturze, żeby to miasto metropolitalne, tak, musiało być pozbawione wszystkich zadań czy kompetencji, które wynikały z jego statusu miasta na prawach powiatu. Tym bardziej, że jak sam wskazywałeś, i to była też jedna gdzieś tam z inspiracji, którym się kierowałem, Twoje teksty i Twoje wystąpienia o modelu hanowerskim, ta asymetria, nie jakoś daleko posunięta, ale jednak asymetria pomiędzy miastem metropolitalnym a innymi gminami z obszaru metropolitalnego gdzieś tam się w nim sprawdza. Natomiast jak to przeprowadzić politycznie? Ja w ogóle zakładam, że cała reforma metropolitalna, o której ja mówiłem, no to nie jest jedna ustawa i 1 stycznia, prawda, kolejnego roku ona wchodzi w życie i kształtuje nową rzeczywistość. Ja zakładam, że do tego modelu, który opisałem, do metropolii jako wspólnoty samorządowej wjedzie pewnie proces polityczny, proces społeczny, pewnie kilkuletni i być może nawet rodzące się aktualnie na Śląsku Związek Metropolitalny i mam nadzieję, że niebawem również w pozostałej części kraju związki komunalne będą dobrym etapem wiodącym do poukładania relacji ustrojowych na obszarach metropolitalnych, jednocześnie stanowiącym forpocztę do stworzenia tego, co jest w moim modelu kluczowe, czyli wspólnoty samorządowej. Nie? To tak krótko odpowiadam na Twoje pytania, bo też nie chcę zabierać pozostałym ekspertom czasu. Dziękujemy za odpowiedź. Panie doktorze Janas, pytanie do Pana. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie i Pana, i Obserwatorium Polityki Miejskiej, czy Pana zdaniem, po pierwsze, polskie miasta niejako dojrzały do idei metropolizacji i czy Pana zdaniem również ta koncepcja jest właśnie realną szansą, czy może faktycznie biorąc pod uwagę aktualne
czynniki, które wpływają na kształtowanie się polityki miejskiej, no może jeszcze nie teraz. To ja może zacznę od tego, na czym Jakub skończył, czyli właśnie tej ewolucji, bo i cieszę się, że to powiedział, bo faktycznie koncepcja w tym kształcie, w jakim tutaj została przedstawiona, jest szczegółowo opisana w książce. No, na ten moment wydaje mi się dość utopijna, tak? Znaczy to jest i najbardziej, jak tutaj właśnie sobie przyglądałem te różne założenia, to niestety, ale chyba właśnie to założenie o wspólnocie samorządowej, o metropolii, czy o tej, tak, jako wspólnocie, wydaje mi się najbardziej wątpliwe w tym momencie. I tutaj, jak sobie przejrzymy tą debatę metropolitalną, która przecież toczy się już tam od lat 50. czy nawet wcześniej na świecie, i ostatecznie chyba nie ma kraju, w którym jakby to ten dylemat został w jakiś taki idealny, satysfakcjonujący sposób rozwiązany. Wszędzie gdzieś cały czas ta debata trwa i gdzieś te rozwiązania właśnie cały czas ewoluują. Oczywiście są lepsze, są bardzo dobre, są gorsze, to bardzo zależy od tych uwarunkowań już właśnie lokalnych, od no, kulturowych, co tu dużo mówić też w kultury politycznej i tak dalej. Natomiast no tutaj wszystko się rozbija właśnie o to napięcie pomiędzy legitymizacją tej władzy metropolitalnej, a takim dążeniem jednak do podmiotowości tych wspólnot lokalnych, które ten funkcjonalny organizm tworzą. Tak? I ten dylemat pomiędzy fragmentaryzacją właśnie administracyjną, a tą pragmatyką, która właśnie nakazuje nam jakieś współdziałanie, kooperację. No i wiemy, że są jakby te dwa modele, takie modele właśnie jakby dojścia, no ten oddolny, gdzie tą wspólnotę staramy się, czy tą współpracę staramy się tworzyć bardziej dobrowolnie, no i z drugiej strony właśnie ten top-down, takie bardziej podejście, gdzie zwane też reformą właśnie metropolitalną albo nowym regionalizmem, które najczęściej bywa krytykowane właśnie za nierespektowanie jakby tej zasady demokracji, tak? I w tym sensie na przykład też ten solidaryzm, jak najbardziej jakby tu całym sercem jestem za i tu można podawać i teorię gier, tak, zaprząc do pracy i pokazać, że prawda, to nie jest jakby tylko jakaś taka no, szczytna idea, ale bardzo praktyczne założenie, które ostatecznie, prawda, tworzy właśnie tę sytuację win-win i lepiej współpracować niż nie współpracować, ale w praktyce wiemy i widzimy, jakie są z tym trudności, także jednak bardzo ciężko jest za jakby tej mniejszej wspólnoty te interesy tutaj połączyć i te napięcia są tutaj bardzo duże w każdym właściwie obszarze. My jak jeszcze już 2 lata temu chyba właśnie badaliśmy ten poziom współpracy w obszarach funkcjonalnych dużych miast, tutaj jest bardzo zróżnicowane też, w tym sensie też jakby to jednolite takie podejście, być może też byłoby trudne do zaakceptowania wszędzie od razu, tak? Bo mamy bardzo, bardzo różne jakby etapy w tej chwili podejścia do tej współpracy, czy jakiegoś w ogóle jej zawiązywania. Właśnie tutaj mamy zrobiliśmy nawet taką typologię opisową, gdzie mamy właśnie wierzących, praktykujących i to są te obszary i tutaj Poznań właśnie się z pewnością jest liderem. Gdańsk, Gdynia, Sopot też chyba tutaj już się do tej klasy kwalifikują. To są właśnie te obszary jakby najbardziej zaawansowane, które dostrzegają już te korzyści pragmatyczne właśnie też płynące ze współpracy czy z instytucjonalizacji też tej współpracy. Tak? Bo to już nie mówię tylko o jakiejś takiej doraźnej współpracy, tylko właśnie już w jakichś ramach instytucjonalnych. Natomiast no, mamy też duże miasta, które są takimi odklejonymi metropoliami. Tutaj ten niestety tutaj mój rodzinny Kraków do tej kategorii się zalicza, gdzie jakby ta nierównowaga i też brak pewnego zainteresowania tym obszarem dookoła ze strony miasta centralnego jest znaczący, tak? I ten dialog jest na bardzo niskim poziomie, dominują takie bilateralne, właściwie doraźne porozumienia. Są też takie małżeństwa z rozsądku, tak, które za jakimiś tam, podążając właśnie za dostępnymi instrumentami czy właśnie doraźnymi potrzebami tworzą, gdzieś powoli zmierzają już w tym kierunku.
No ale są też takie miasta, które najczęściej to są te mniejsze z dużych miast, które z kolei no, starają się, prawda, tutaj zdominować absolutnie, wchłonąć jak najwięcej, nadąć się tak do granic możliwości, co też nie jest dobre, bo i robią to niestety często w sposób jakby taki siłowy, tak, czyli właśnie poprzez aneksację, poprzez i więc tutaj mamy bardzo zróżnicowaną tą sytuację i w tym sensie jednak no, wydaje mi się, że nie wiem, czy próbujemy znaleźć, nie mamy w tej chwili jednolitego też jakby tutaj stanowiska. Myślę, że jako instytut w tej chwili prowadzimy właśnie w ramach Kongresu Polityki Miejskiej też debatę, w której też Państwo uczestniczycie nad wypracowaniem jakiegoś, czy rekomendowaniem jakiegoś rozwiązania, które będzie też politycznie akceptowalne, bo to jednak jest, na pewno w 100% zgadzamy się co do tego, że to jest problem, który absolutnie nie można jakby zamieść w tej chwili pod dywan, czy o nim nie mówić. To jest rozwiązanie, które, znaczy to jest problem, który no wcześniej czy później już jest tak, jakby nabrzmiały tego dowodzą też te inicjatywy właśnie tych ustaw, tak, ze strony jakby samych już samorządów, które domagają się, już mówią, że te narzędzia współpracy, które mamy, już nie wystarczają, już więcej nie wyciśniemy z tego, tak. Oczywiście można doraźnie, tak jak Kuba mówiłeś na końcu, coś zrobić, są instrumenty, jakoś można działać, jak się chce i tutaj Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest tego dobrym przykładem, bo ta współpraca trwa od bardzo dawna, już jest chyba najbardziej taka zaawansowana, ale jednak wszyscy mówią, no dochodzimy do pewnej ściany, tak, i tutaj bez też tego dodatkowego finansowania, nie chodzi właśnie o skok na pieniądze, tylko w praktyce tak to jest, tak, że to są tak zróżnicowane interesy, że tutaj bez pewnego równoważenia też tych interesów właśnie takimi środkami solidarnościowymi, takim funduszem solidarnościowym też pewnych problemów nie będziemy w stanie rozwiązać. Natomiast ten problem właśnie podmiotowości takiej samorządowej wydaje mi się najtrudniejszy w tym momencie, najtrudniejszy do wypracowania i być może się okazać, że taki powiat metropolitalny po prostu nie będzie wspólnotą, tak, nie będzie miał tej legitymizacji i nawet jeśli byśmy takie odgórnie ustawowo takie rozwiązanie narzucili, dlatego wydaje mi się, że z naszej strony bardziej będziemy rekomendować jednak jakieś takie, co nie musi znaczyć, że to nie jest jakiś punkt dojścia, ten model, który zarysowałeś, ta koncepcja. Natomiast właśnie no, jeszcze chyba jest ona zbyt ambitna jako takie rozwiązanie na tu i teraz. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. I druga rzecz jeszcze, o której chciałem powiedzieć, to chcielibyśmy, żeby ta polityka metropolitalna była wpisana, żeby rozmawiać o polityce metropolitalnej w kontekście właśnie całej polityki no, rozwoju kraju oczywiście, bo tutaj ja bym dodał jeszcze jeden argument wśród tych, które się pojawiają oczywiście i które też podajemy tutaj, kiedy rozmawiamy właśnie o nowej polityce miejskiej. Metropolie to oczywiście jest kwestia tych bardzo pragmatycznych problemów, które mamy z usługami publicznymi, z transportem i tak dalej i z tym, że możemy właśnie lepiej zarządzać tym obszarem, kiedy będzie on zarządzany w sposób zintegrowany. Natomiast z punktu widzenia w ogóle koncepcji w ogóle rozwoju kraju, tak, to metropolie jako duże zintegrowane organizmy, to jest też, tu chodzi o przewagę, pewną konkurencyjność ekonomiczną też, tak. To są, w tej chwili jednak to jest metropolie, to są właśnie te lokomotywy, które pomagają nam, czy to są te bramy, które włączają nas w te łańcuchy dostaw jakby wysokich wartości, tak, ten obieg światowy, więc z tego punktu widzenia i tutaj też jest pewna myślę rozbieżność między jakby naszym jakimś podejściem, czy o tym jak myślimy, a to co zostało tutaj przedstawione co do liczby tych metropolii, tak. Nie mamy wątpliwości, że większość miast dużych posiadających swoje obszary funkcjonalne powinna mieć jakieś rozwiązania w zakresie zarządzania zintegrowanego pewnymi usługami w tych, natomiast no, metropoliami jednak bylibyśmy skłonni nazywać maksymalnie 5 takich obszarów, które w Polsce mamy, które mają ten potencjał metropolitalny rozumiany w kontekście też jakościowym, tak, czyli właśnie tych, mówię potencjał, bo to jeszcze nie są też nawet jakby w definicji takiej metropolii, ten potencjał jakościowy, tak, tych powiązań międzynarodowych, więc no,
tutaj jakby też próbujemy jakby raczej ograniczać, no pamiętamy tą dyskusję też jak o ustawie, prawda, każdy, no tu od razu jakby mamy ten cały czas ten dylemat i tą walkę o to, że każdy tą metropolią chce być, bo się spodziewa jakichś dodatkowych korzyści, nie wiadomo jakich z tego. I tu nie chodzi o to i dlatego właśnie mówię, że chcielibyśmy, żeby ta debata, dyskusja o rozwiązaniu metropolitalnym była wpisana w całą politykę miejską, żeby pokazać, że jakby właśnie to nie jest tak, że my zajmujemy się tylko metropoliami, ale jest też oferta dla tych mniejszych, dla średnich miast. One też tak naprawdę rozmawiamy o całym systemie, tak? I rozmawiając, i to nie muszą być rzeczy wykluczające się, bo to niestety właśnie od tego zacząłeś chyba właśnie, że to zostało w no, pewien sposób upolitycznione tak sztucznie, jakieś przeciwstawione wręcz, że no, dzisiaj nie rozmawiamy o metropoliach, bo kiedyś rozmawialiśmy o metropoliach za dużo, to teraz będziemy jakby tutaj upodmiotawiać tę sprawiedliwość, przywracać terytorialną, tak? Oczywiście ona też jest, ta redystrybucja też jest potrzebna i te miasta, obiektywnie rzecz patrząc, mniejsze, średnie w pewien sposób zostały zaniedbane i one wymagają też jakichś rozwiązań i dlatego chcemy, żeby to był pakiet, tak? Rozmawiajmy o metropoliach absolutnie, ale połączmy to jakby z dyskusją o całym systemie miejskim i co też z tymi miastami, które no, jakby nie było, też niestety są drenowane przez te metropolie i to nie jest proces oczywiście, którym można łatwo sterować czy powiedzieć, że go odwrócimy, tak? Musimy sobie z tego zdać sprawę i no, ale to jakby tylko taka jakby sugestia, żeby to właśnie w pakiecie, że tak powiem, tą dyskusję sprzedawać. Dziękuję. Dlatego ja też na początku wystąpienia powiedziałem, że mówię tylko o metropoliach, co nie znaczy oczywiście, że nie ma potrzeby gdzieś tam reformowania również innych obszarów systemu samorządu terytorialnego i tu pełna zgoda, że niestety, ale świat polityki ma do siebie to, że chyba czerpie zbyt silny motor napędowy spolaryzowania ludzi i trochę się dzieli świat na świat dużych miast i małych miejscowości, a to nie jest zupełnie prawda, prawda? Tu nie ma konkurencyjności. Może w jakimś zakresie jest, ale zasadniczo to nie jest tak, że ładujemy wszystkie środki i siły publiczne albo w metropolię kosztem małych miast, albo w małe miasta kosztem metropolii. Tu trzeba szukać ewidentnie synergii i rozwiązań pośrednich. Natomiast ja w ogóle chciałem może jedną rzecz mocniej zasygnalizować, bo to chyba uciekło, no bo reforma metropolitalna to jest dla mnie proces. W sensie to nie jest wydarzenie w postaci uchwalenia ustawy, to jest proces. To jest proces polityczny, to jest proces społeczny, to jest proces też tożsamościowy w dużym stopniu. Przecież proces metropolizacji w Republice Federalnej Niemiec się rozpoczął w latach 20. chociażby w Zagłębiu Rury czy w Berlinie, prawda? I on ewoluował. Tam się pojawiały pierwsze wzorce, przymusowe związki komunalne. Decentralizacja władzy we Francji trwała 2 czy 3 dekady od pierwszych reform poprzez kolejne reformy i zmiany konstytucji. To nie jest rok, to nie są 2 lata, to są często dekady. I ja zakładam w tej swojej koncepcji megapolis coś docelowego, do czego bym dążył, ale oczywiście mając świadomość tego, że każda wspólnota, chociażby to jest samoidentyfikacja i tożsamość metropolitalna również, a w sytuacji obecnej oczywiście większość z nas się z metropolią jeszcze nie utożsamia, tym samym zadaje w pewnym sensie kłam swojej tezie. No, znaczy moja metropolia, megapolis to jest stan docelowy, to jest stan po procesie społecznym, to jest stan po procesie politycznym, a nie działanie ad hoc na jutro, bo oczywiście mam świadomość w pełni, że tego na jutro nie osiągniemy. Dlatego pokazałem taki slajd z pewną osią czasu i chciałem pokazać, jak to wszystko ewoluuje, że były te luźne struktury organizacyjne, jakieś rady, nieformalne gremia się pojawiały, potem porozumienia, stowarzyszenia. Teraz mamy jeden związek metropolitalny. Ja liczę, że najbliższe lata w związku z brakiem ustawy dedykowanej to będą związki komunalne szyte na miarę, wzorowane metropolią śląską, a być może jak te związki komunalne metropolitalne będą działały po kilka lat, może trochę dłużej, dojrzejemy do takiej wiedzy i stwierdzimy, ok, jest czas na to, żeby zrobić dalszy krok i tę strukturę uspołecznić, zdemokratyzować, wyposażyć w silniejsze zadania i stworzyć po prostu wspólnotę samorządową, w której będzie nam się lepiej żyło. Czy mogę się ustosunkować do tej kwestii związanej z wspólnotą? Ona jest dosyć ciekawa, mi się wydaje, bo tak sobie zakładamy z góry, że ta wspólnota metropolitalna, nie wiem, nie istnieje jeszcze, czy jest słaba. Ja bym się tutaj zastanowił, czy to jest
właściwa teza z Martą Lackowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Robiliśmy pewne badania na przykładzie Wrocławia, Poznania i Gdańska. No właśnie tej tożsamości metropolitalnej, różnie badanej ankietowo, na ile się ktoś utożsamia, interesuje. To jest nowy dosyć nurt w badaniach w ogóle europejskich, ten city regional albo metropolitan citizenship, jak to się mówi, czyli poziom utożsamiania się, zainteresowania także sprawami właśnie tymi metropolitalnymi. Ja bym postawił tezę, że ta wspólnota istnieje. Ona nie jest tak silna jak wspólnota lokalna. Natomiast powiem tak, świadomość i tożsamość, identyfikacja metropolitalna przy tych, powiedzmy, obszarach monocentrycznych, zakładam, warszawski, łódzki, poznański, wrocławski, krakowski także, wśród mieszkańców strefy podmiejskiej, wydaje mi się, że ona jest znacznie silniejsza niż utożsamienie się czy identyfikacja z tak zwanymi powiatami obwarzankowymi, które są przecież pełnoprawnymi jednostkami samorządu. Te powiaty ziemskie z siedzibą w tym dużym mieście, czyli one nawet nie mają takiej swojej nazwy indywidualizującej, odróżniającej od miasta i metropolii. To jest powiat poznański, wrocławski, krakowski, bydgoski. W Gdańsku jest trochę specyficzna sytuacja, bo to jest powiat gdański, ale z siedzibą w Pruszczu. Inna to jest sytuacja oczywiście w Warszawie i w Łodzi, ale przynajmniej wśród tych miast, gdzie mamy albo powiat obwarzankowy, albo taki powiat, powiedzmy, mocno półksiężycowy, jak w Krakowie czy Wrocławiu, nie do końca wierzę, że istnieje realna wspólnota tego powiatu podmiejskiego, ziemskiego, albo przynajmniej, że ona jest silniejsza, to poczucie związania z tym powiatem, niż z tym miastem centralnym i tą całością, może faktycznie niedookreśloną, którą to miasto z przedmieściami wspólnie tworzy. Tak? Więc tutaj jakby patrząc nie tyle na tą tożsamość jako coś takiego na jakiejś skali bezwzględnej, bo na pewno ona jest słabsza niż tożsamość lokalna, a zastanowiłbym się, jak to ma się do tożsamości regionalnej, przynajmniej w niektórych województwach, z taką, powiedzmy, tą tożsamością regionalną słabszą. To jednak jak porównamy to do poziomu tożsamości jakiejś powiatowej, szczególnie w powiatach ziemskich i w powiatach tych bez swojej siedziby, w znaczeniu z siedzibą w tym mieście centralnym, to wydaje mi się, że tutaj może być ona porównywalna, jak nie większa, więc powiedzmy ten argument, że to jest jakiś brak świadomości, myślę, że wśród mieszkańców, szczególnie strefy podmiejskiej, tak, to utożsamienie się jest duże, przecież oni gdziekolwiek, no powiedzmy, dalej jadą, no to mówią, że są z Poznania, Krakowa, nawet jak mieszkają w Komornikach, Swarzędzu, Zielonkach czy Kobierzycach, tak, pod Wrocławiem oczywiście, czy Krakowem. I to jest uważam, że coś, na czym warto budować, co też warto badać na pewno, na ile ta świadomość, to zainteresowanie. My na przykład pytaliśmy tych mieszkańców gmin szczególnie, czy znają swojego wójta, burmistrza, czy znają starostę, czy znają marszałka, czy znają prezydenta miasta. Rozpoznawalność prezydenta miasta była na poziomie porównywalnym z wójtem, burmistrzem tej ich gminy, znacznie wyższa niż starosty i marszałka, mimo że nie są przecież częścią formalnie wspólnoty samorządowej tego miasta, a są powiatu czy województwa, tak? Więc tak ten ustrój się od 2002 ułożył, że on jest mocno prezydencko-centryczny, w ogóle samorząd w Polsce stał się bardzo prezydencko-centryczny, na dobre i na złe, tak? Jakby tej zmiany, tej roli prezydentów i tego, jaką rolę polityczną odgrywają, nie da się jej pominąć, tak? Trzeba ją w tym równaniu wziąć pod uwagę. Natomiast co do jeszcze argumentów, które mogłyby sprzyjać wprowadzeniu takich rozwiązań reformatorskich, innowacyjnych, bo cała twoja koncepcja, Jakubie, mocno tkwi w tej koncepcji reformy metropolitalnej, tej jednej z trzech takich zasadniczych szkół podejścia Metropolitan Government. To są dwie rzeczy. Pierwsza to jest kwestia faktycznie ta ustrojowa, na ile jakby tutaj ten prezydent mógłby być gdzieś w tym systemie umieszczony, czy jako właśnie taki stały członek zarządu tego metropolitalnego, czy w jeszcze jakiejś innej formie. Jak to pogodzić z wyborami bezpośrednimi, tak? Jak zrobić, żeby on jako członek zarządu myślał kategoriami całej metropolii, a nie tego miasta, z którego ma mandat, gdzie on jest tutaj, powiedzmy, tym nie pierwszym wśród równych, tylko powiedziałbym monarchą prawie że absolutnym, tak? To jest jedna rzecz.
Natomiast druga rzecz to jest jednak to, że bez finansów my pewnie daleko nie zajedziemy, ale to nie musi być takie, no po prostu musimy dać 10% udziału w PIT-cie i się wszystko załatwi. Być może trzeba jakieś bardziej skomplikowane czy bardziej wyrafinowane mechanizmy. Może model złotówka za złotówkę, tak? Czyli tyle, ile jako gminy, powiaty, miasto wy przekażecie i kompetencji, i pieniędzy swoich na szczebel metropolitalny, to umownie drugie tyle dodaje budżet państwa, tak? Czyli możecie dużo zgarnąć z budżetu państwa, ale no, musicie się wtedy dużo, dużo, dużo swoich kompetencji i finansów pozbyć na ten poziom metropolitalny. Jeżeli zrobicie z tego wydmuszkę i tam nie przekażecie realnych kompetencji pewnych decyzyjnych i finansowych, to budżet dopłaci, ale no, te same frytki, które wy zainwestowaliście w tą metropolię. Bardzo teraz trywializuję, ale no, chciałbym pokazać, że dyskurs metropolitalny bardzo ucierpiał na tym, że w którymś momencie, jak mówiliśmy o tym, że metropolie są lokomotywami i trzeba rozwoju kraju, trzeba stworzyć dla nich specjalne rozwiązania, zostały te dwie rzeczy ze sobą utożsamione, tak? Natomiast to nie do końca jest to samo, tak? Bo może być polityka prometropolitalna bez specjalnych rozwiązań ustrojowych dla samych metropolii, poprzez inwestycje rządu centralnego, poprzez różne inne mechanizmy stawiające na duże miasta, na narodowych czempionów, jak to się mówi. I może być polityka, która wcale nie jakoś strasznie nie promuje metropolii z poziomu centralnego, natomiast przewiduje dla nich pewne rozwiązania ustrojowe, dzięki którym one są same dla siebie sprawniej zarządzane. Tak? W którymś momencie się te dwie rzeczy szczepiły i powiedzmy, nazwijmy to politycy czy opinia społeczna spoza obszarów metropolitalnych pomyślała, aha, związek metropolitalny czy jakaś reforma metropolitalna oznacza, że cała kasa tutaj w kraju pójdzie na tę metropolię, a my zostaniemy zmarginalizowani, podczas gdy kwestie sprawnego zarządzania transportem w obszarze Krakowa, Poznania czy Trójmiasta nie są nierozerwalnie związane z tym, czy zasadniczo powiedzmy jakieś główny kierunek polityki rządowej idzie w kierunku wspierania miast średnich, obszarów wiejskich, czy obszarów metropolitalnych. To są rzeczy, które są w pewnym sensie równoległe i wcale jedno z drugiego nie wynika. Tak? Natomiast przez to zostały szczepione w dyskursie publicznym, to zrobiły to mówienie o metropoliach, o tym, że musimy stawiać tylko na te bieguny wzrostu, zrobiło krzywdę rozwiązaniom, które miały charakter bardziej ustrojowy, organizacyjny, zapewniający bardziej pewną spójność tych obszarów i sprawność zarządzania, niż pompowanie ich nie wiadomo jako tutaj jedynych godnych wsparcia w całym kraju. Trzeba w jakiś sposób to zerwać, to równanie, bo tak zawsze każdy, czy to się będzie nazywało związek metropolitalny, czy metropolia jako jednostka samorządu, każde takie rozwiązanie będzie podejrzane, aha, kolejny sposób, żeby wydrenować wieś i małe miasta na rzecz tych, którzy i tak mają najlepiej. Tutaj dziesiątki wątków, to nawet się nie będę próbował do nich wszystkich odnieść. Natomiast taka moja tylko jedna krótka refleksja, Łukaszu, co do tej twojej części pierwszej wypowiedzi, że proces społeczny po prostu wyprzedza proces polityczny. To jest w pewnym sensie dla nas zrozumiałe, no bo to proces społeczny powinien uzasadniać decyzje polityczne. Skoro się rodzi tożsamość metropolitalna, to jest to argument za tym, żeby kiedyś, za kilka lat być może zacząć samorząd metropolitalny właśnie wspólnotawiać. No nie? Ja się z twoimi tezami zgadzam. Ja też kilka opracowań dotyczących kwestii tożsamości metropolitalnej czytałem i twoja teza o tym, że tożsamość metropolitalna jest silniejsza od regionalnej, jest dla mnie czymś oczywistym. To znaczy ja w pełni się zgadzam i to z dostępnych dla mnie źródeł wiedzy również wynika. Nie w każdym regionie, żeby było jasne, tak? Jasne, ale zasadniczo tego typu zjawisko się krystalizuje. Natomiast my tutaj też jeszcze w tej dyskusji pominęliśmy jeden ważny komponent, bo mówiliśmy o relacjach gmina-metropolia czy powiat-metropolia, które są kluczowe, ale oczywiście nie możemy zapominać o innej linii czy relacji ustrojowej metropolia-województwo. No bo również te województwa, jak ktoś z Państwa przed chwilą zauważył, przecież odgrywają coraz istotniejszą rolę. No i to też jest kolejny gdzieś tam wątek uboczny, który przy reformie metropolitalnej trzeba byłoby podnieść, zastanawiając się, czy obecna funkcjonalność, model finansowania, a przede wszystkim liczba województw, również powinna się w takim kształcie, a nie innym ostać.
No tutaj też często dojdą jeszcze relacje metropolii, a nawet rząd, tak? Bo wiele na przykład projektów istotnych dla rozwoju metropolii jest niemożliwych do zrealizowania bez udziału przedstawicieli rządu, tak? Zwłaszcza jak są to jakieś olbrzymie projekty infrastrukturalne, więc tutaj idąc tym duchem tego zarządzania wielopoziomowego, to również powinno się wziąć pod uwagę takie rozwiązania włączające również przedstawicieli władzy centralnej, czy instytucji centralnych po prostu, tak, typu chociażby linie kolejowe, jakieś fundusze celowe i tym podobne podmioty. Może tak tutaj a propos tego, co Państwo powiedzieli, zakładając, że koncepcja megapolis to jest jakiś punkt docelowy tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, zakładając nawet horyzont czasowy 10-20 lat, jakie Państwo mieliby teraz sugestie dla naszego ustawodawcy, jak dojść do tego momentu w zakresie zarządzania metropoliami, ale także właśnie wytworzenia może tej podmiotowości, tej wspólnotowości metropolitalnej? Co byście Państwo doradzili może? Jak wykorzystać te instrumenty, które teraz mamy? Czy to prawne, czy takie czysto koncepcyjne, żeby wytworzyć taką metropolię za jakiś czas, żeby dojść do tego momentu w przyszłości? Znaczy, nie wiem, może zacznę. Ja nie wiem, czy tu może od razu zalecenia dla ustawodawcy, dlatego że pewne instrumenty już istnieją, tak, no, z których możemy korzystać. Wspomniał doktor Szlachetko, że są chociażby te związki komunalne, ale one nie działają. Tak, od lat 90. jest możliwość ich tworzenia i jest ich bardzo niewiele z udziałem na obszarach metropolitalnych. Mało tego, bardzo często, jak nawet jakieś powstają, to miasto centralne nie wchodzi w skład tego związku, a nawet jak wchodzi, to jak widać na przykładzie Poznania, to ostatnio z jednego ze związków Poznań wyszedł. Także te instrumenty może nie do końca. Ja myślę, że może takim szansą, bądź nie, w zależności jakie będą skutki tego instrumentu. Szansą na rozwój tej współpracy być może będą doświadczenia związane z realizacją ZIT-ów. W zależności od tego, jak one zostaną ocenione z perspektywy kilku lat, czy w oparciu o nie uda się podnieść ten poziom zaufania między różnymi gminami, między różnymi jednostkami, które są na tych obszarach metropolitalnych, to też być może ta współpraca będzie w przyszłości układała się łatwiej. Może ten kapitał społeczny, jakość tego kapitału społecznego się rozwinie, więc być może to się do tego przyczyni, a być może te nowe instrumenty, które są wprowadzone w tej nowej ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju, jak chociażby porozumienie terytorialne, być może czas pokaże, że dzięki tym instrumentom taka coraz więcej tych form współpracy będzie nawiązywane. Natomiast, no tak jak tutaj przedmówcy moi mówili, ta współpraca jest bardzo trudna ze względu na to, że w większości chyba obszarów metropolitalnych jest to postrzegane zawsze tak, że miasto centralne to znów chce nas wykorzystać i zostawić z niczym przez te gminy ościenne. Taka postawa jest przez nie bardzo często prezentowana. Ja myślę, że żeby ta współpraca była efektywna i sprawnie następowało zarządzanie tymi dużymi tworami funkcjonalnymi, to konieczne jest stworzenie właśnie jakiegoś mechanizmu równoważenia kosztów i korzyści. I tak, no to co proponuje też pan doktor w swoim projekcie, żeby był jakiś fundusz solidarnościowy i żeby przy podejmowaniu jakichkolwiek działań po prostu prowadzić kompleksową analizę kosztów i korzyści, żeby każda jednostka wiedziała, co może zyskać, a jakie koszty musi ponieść w związku z realizacją jakichś projektów, no i tym, którzy te koszty muszą ponieść, żeby po prostu stworzyć mechanizm kompensacji tych kosztów. Dziękuję. Ja też o tym wspominałem właśnie, nie chcę już powielać, że istnieją instrumenty prawne, do których zachęcam użycia.
I to jest może też dobra rekomendacja dla Krajowej Polityki Miejskiej, żeby poza postulatami kierownymi do prawodawcy również skierować postulat do samorządu terytorialnego obszaru metropolitalnego, ażeby zaczął korzystać z dobrodziejstwa ustawodawstwa, bo naprawdę można mądrze rzeźbiąc w ustawie stworzyć wielkie dzieła, tylko do tego potrzeba kreatywności, zapału i woli współpracy. Ja mam wrażenie, że to wszystko się rozbija o wolę współpracy po prostu. Nawet ZIT-y, które miały być motorem napędzającym rozwój obszarów metropolitalnych, no były sposobem wydatkowania środków europejskich, ale chyba nie stworzyły stałych struktur. Ostatnio się zresztą ukazała bardzo fajna książka pani profesor Kuczekowskiej, która robiła badania funkcjonalności ZIT-ów, no i gdzieś tam niezbicie dowodzi właśnie tej tezy, że póki są środki, jest współpraca, a jak środków nie ma, to współpraca się powoli kończy. Natomiast nigdzie, w żadnym ze zdiagnozowanych obszarów nie było woli integracji czy dalszego wzmacniania współpracy bez zewnętrznego stymulanta, a nawet z zewnętrznym stymulantem nie było takiej woli specjalnie. W związku z czym wydaje mi się, że to też chyba trochę kwestia kultury współpracy, dlatego jestem zwolennikiem koncepcji Forum Metropolitalne, bo trochę przestają wierzyć w integrację metropolitalną po prostu. Jeśli można jeszcze tutaj a propos tych właśnie instrumentów, które już mamy i ZIT-ów, które, no, którym też się przyglądaliśmy i tutaj potwierdzam, że nie został optymalnie ten instrument wykorzystany w wielu miejscach, a w niektórych został, znaczy może nie optymalnie, ale jednak zgodnie jakby z duchem też tego narzędzia, czemu ono miało służyć i tu też są bardzo duże różnice i rzeczywiście problemem jest wola współpracy. Więc być może jeśli mówimy o rekomendacjach, co teraz można tutaj rekomendować na ten moment czy na ten pierwszy etap, to jest właśnie udoskonalenie, zarysowanie jednak, bo tam brakło pewnych jednak warunków brzegowych, czy być może trudno było to też przewidzieć, w jakim to kierunku pójdzie, czy jakie będą wypaczenia, tak? Bo to jednak był no, pierwszy raz, kiedy taki instrument wchodził. Jakieś warunki brzegowe tam były, między innymi te wytyczne delimitacji ZIT-ów, tak? Które też nie zostały jakby tutaj spełnione w większości obszarów. Chyba tylko 4 się delimitowały zgodnie z wytycznymi, natomiast no właśnie być może tutaj jednak w związku z tym, że ta wola i to podejście jest często takie instrumentalne, no powinny być zachęty i ta marchewka, ale powinny być też pewne wymagania i tutaj zadania jakby no rozliczane w związku z tym, tak? Więc jeśli dajemy pieniądze na zintegrowane inwestycje, no to powinniśmy potem sprawdzić, znaczy po pierwsze powiedzieć, co to znaczy, że te inwestycje są zintegrowane, jakie inwestycje są, w jaki sposób widzimy ich integrację, bo nominalnie oczywiście one gdzieś tam były zintegrowane, ale w praktyce właśnie widzimy, że tak naprawdę to był podział pieniędzy, które potem, prawda, każda gmina sobie kupiła ten przysłowiowy autobus w innym kolorze. I jakby ten cel nie został zrealizowany, tak? I teraz niestety obserwujemy tendencję do tego, żeby jeszcze jakby tutaj bardziej liberalnie podchodzić, bo właśnie jeszcze poszerzyć też ten instrument, tak, który jednak był dedykowany do tych obszarów, które mają właśnie ten problem integracji funkcjonalnej, no to teraz jakby dla każdego, to trochę jak z rewitalizacją, tak, która dotarła też już do obszarów wiejskich, nie? I z instrumentu bardzo takiego, które miało być takim chirurgiczną operacją dla wewnątrz miejskich jakichś obszarów kryzysowych, no stał się w tej chwili taki no, zero koncentracji, tak, tego narzędzia. I tak samo może stać się z ZIT-ami, więc tutaj, no ale i wiemy, dlaczego tak się dzieje, tak, no bo jednak jest jakby duża ta presja w kierunku tym, żeby te środki sprawnie alokować, tak, żeby, no bo jakby tutaj urzędnicy są często z tego jakby w pierwszej kolejności rozliczani, na ile tutaj udało się, prawda, sprawnie zagospodarować pewne środki narzędzia, oczywiście potem to się, no i jakby celowość wtedy tego narzędzia tutaj nam ucieka, czemu ono właściwie służy i nie ma żadnej, no żadnego jakby rozliczania, tak, czy żadnego wymagania wobec potem tam w tych instrumentach powinno być zapisane, czemu one służą, do czego mają doprowadzić, tak? Jeśli one zostaną wydatkowane w sposób, czy wykorzystane w sposób nieprawidłowy, tak jak na przykład tutaj chyba taki przykład, który no, często podajemy, to jest Rzeszów, gdzie powstały dwa
projekty integrujące transport metropolitalny, tak, obok siebie. Jedne stworzyły Stowarzyszenie Gmin wokół Rzeszowa, a drugie, że sam Rzeszów. No więc jakby to są, nie można jakby do takich, i tutaj jakby z poziomu jakby krajowego, no mamy jednak instrumenty, które mogą nas przed takimi patologiami zabezpieczyć, tak, no aczkolwiek wymaga to jednak pewnej konsekwencji potem w działaniu i z tym, no z tym niestety też bywa różnie. Natomiast jeszcze odniosę się tylko do tej kwestii, tej tożsamości, bo okej, ja zgadzam się, że na tym poziomie takim symbolicznym być może tutaj faktycznie ona gdzieś się nam zarysowuje, ale jak zejdziemy na poziom jakby twardych takich interesów właśnie, to one są, te różnice w interesach pomiędzy gminami, prawda, ościennymi, miastem centralnym, są jakby tak duże, że tutaj nagle ta tożsamość się bardzo szybko jakby tutaj zawęża, tak jak rozmawiamy tak sobie, że to jestem właśnie spod, jak jestem gdzieś tam z jakiejś gminy, zwłaszcza jak migrowałem do tej gminy z miasta centralnego, no to jestem jak najbardziej tutaj się utożsamiam, natomiast no jak już będziemy dyskutować o lokalizacji spalarni śmieci albo jakichś tam innych bardziej kontrowersyjnych rozwiązaniach, no to wtedy nagle tutaj jakby te partykularyzmy dochodzą do głosu i tutaj chyba właśnie się rozbija ta i jest ta walka jakby cały czas ten opór i obawa przed utratą tej podmiotowości właśnie przez gminy. Tu nie powiat absolutnie nie jest tutaj, myślę, znaczącym jakby, zwłaszcza te powiaty obłażankowe, one nie mają tutaj jakiejś istotnej, jakby zniknęły, nikt by nie zauważył, podejrzewam, natomiast poza starostami, natomiast jakby ten gminny właśnie połączenie tych interesów tutaj jest, przezwyciężenie tych partykularyzmów będzie bardzo trudne i tutaj z tego punktu widzenia też skłaniałbym się raczej jakby już zaprzestania eksperymentowania z takim dobrowolnym, to jest też to podejście dobrowolne jest bardzo przez między innymi korporacje samorządowe preferowane, tak, że tutaj nikogo nie zmuszajmy do niczego, ci, co chcą, niech sobie współpracują, dajmy, stwórzmy możliwość, no zgoda, ale w ten sposób obawiam się, że tych problemów, które mamy związanych właśnie z brakiem integracji tego zarządzania, nie rozwiążemy ani za 100 lat. I tutaj no jednak jak gdzieś w pośrodku się musimy spotkać między tym podejściem oddolnym i odgórnym i tu jednak są potrzebne bardziej radykalne jakieś kroki, czy jakieś brzegowe warunki przynajmniej, które powiedzą, że no, takie są te granice, taka jest ta potrzeba współpracy, takie jest to minimum. I tu ostatnia uwaga a propos tej długiej listy zadań, zadań, które Jakub postawił przed metropolią, bo być może ona jest zbyt ambitna i może właśnie na początek trochę przestraszać, tak, że tutaj właśnie już wszystkie kompetencje właściwie gminy wyzbędą się wszystkich kompetencji i delegują je na poziom metropolitalny i to raczej będzie zniechęcało tutaj niż zachęcało. Ja bym jednak zaczął od tych takich najbardziej jednak tych podstawowych właśnie, o których też wspominałeś, czyli transport metropolitalny. No, planowanie przestrzenne, które jest konieczne, ale też bardzo trudne i kontrowersyjne, ale niewątpliwie to jest ten obszar. No i jakieś te usługi społeczne, czy te, których też można korzyści najszybciej osiągnąć, czyli właśnie jakieś porozumienia w zakupie energii i tak dalej, bo to już jest też taki, będzie efekt od razu jakiś pozytywny, że tej współpracy, tak? Ale być może małą łyżeczką, tak? Czyli zacząć od tych najbardziej potrzebnych rzeczy, najbardziej oczywistych, a potem właśnie ewolucyjnie rozszerzać te zadania, które przed samorządem metropolitalnym, jeśli do takiego dojdziemy, rozszerzać jakby tą listę. Tylko podkreślę, że dla mnie gmina jest święta, nienaruszalna, o czym mówi sama konstytucja, więc broń Boże, samorząd metropolitalny nie jest dla niej konkurencją, ale rzeczywiście katalog zadań publicznych zarysowałem przed metropoliami ambitnie. To, co było na slajdzie, to nie jest jeszcze oczywiście wszystko, tam jeszcze było kilka innych pomniejszych zadań, których już nie chciałem umieszczać na prezentacji. Natomiast właśnie chyba cały urok w tym, żeby tak dobrze zbudować funkcjonalność samorządu metropolitalnego, żeby nie generować sztucznej konkurencyjności między metropolią a gminą i jednocześnie, żeby metropolia była subsydiarna, pomocnicza wobec gminy. No bo nawet patrząc z perspektywy budowy państwa,
opieramy budowę państwa na zasadzie pomocniczości. Jeśli gmina nie jest w stanie zaspokajać potrzeb swoich mieszkańców samodzielnie, bo jest za mała, bo nie ma środków, bo nie ma kadry, no to musi istnieć struktura wyższego rzędu, która to będzie robiła lepiej za gminę albo przy wsparciu gminy. I w mojej ocenie takim tworem na obszarach metropolitalnych powinien być właśnie nie powiat, który ma te same dylematy co gmina, czy jest za mały, zbyt biedny, zbyt skromny, ale powinna być to właśnie często metropolia. A więc chciałbym budować państwo według zasady pomocniczości, czyli od dołu, kierując się kryterium zdolności do wykonywania zadań. Niezdolna, to zadanie idzie piętro wyżej do góry. No i taka jest też koncepcja tego zakresu działania i zadań publicznych metropolii. Ja z przyjemnością przy okazji rekomenduję, tylko rekomenduję dwa raporty, które przygotowaliśmy w Instytucie. Jeden ogólny, a drugi o zadaniach metropolii. One są na naszej stronie internetowej dostępne i tam oczywiście Państwo znajdziecie szczegóły. Także polecamy uwadze i już Ci, Łukaszu, nie wchodzę w słowo. To pewnie ostatnia wypowiedź w tej dyskusji, bo się niebezpiecznie do ciszy nocnej zbliżamy do 22. Ale jeśli chodzi o teraz o to ostatni wątek, czyli te, powiedzmy, na dzisiaj pewne instrumenty, które być może dałoby się wykorzystać i coś z nimi pozytywnego w kierunku integracji metropolitalnej zrobić. Ja trochę zgadzam się z tą diagnozą ZIT-ów, że one poszły jako pewna fajna zachęta, ale być może zachęta przynajmniej w tej pierwszej perspektywie, okej, być może to należy zrozumieć, że trzeba dać zachętę dość bezwarunkowo. Załóżcie stowarzyszenie, zróbcie porozumienie, dostaniecie te pieniądze. Nie bardzo wnikamy właściwie, jak to rozdysponujecie. Ważne, żebyście się integrowali. To w drugiej perspektywie myślę, że to musi być instrument jednak nieco bardziej stargetowany tak naprawdę na realne rozwiązywanie tych problemów rozwojowych obszarów metropolitalnych, które dobrze w większości znamy. Nie wszędzie one są identyczne zupełnie, nie wszędzie z tym samym natężeniem występują, ale w wielu przypadkach są wspólne. Tak więc po pierwsze obwarowanie ZIT-ów jednak pewnymi wymogami. Być może na początku, wiem, że chyba takie prace się toczą częściowo, wykorzystanie instrumentu, który nam się pojawił od listopada 2020, czyli strategii rozwoju ponadlokalnego. Do tej pory te wszystkie strategie ponadlokalne były tak trochę w pewnej próżni ustawowej. Teraz pewną podstawę zyskały. Ona jest w dużej mierze jeszcze niedoskonała, ale być może niewiele trzeba, żeby ją wyczyścić. Natomiast straciliśmy studium ramowe obszaru metropolitalnego, które jeszcze do tego listopada 2020 było, aczkolwiek było dostępne tylko dla Związku Metropolitalnego Śląskiego, więc przykro, że straciliśmy dedykowany instrument planowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych, bo on był skonstruowany dość ciekawie, jak mi się wydaje, i szkoda, że nie dano szansy mu zaistnieć ani wszędzie w Polsce, we wszystkich obszarach metropolitalnych, ani nawet na tym Śląsku, do którego się ta ustawa w którymś momencie ograniczyła. Mamy w zamian tą strategię rozwoju ponadlokalnego i jak to się mówi, lepsze to niż nic. Można spróbować się z tym zmierzyć. Tam jest ten element też próby koordynacji tej ogólnej strategii rozwojowej z planowaniem przestrzennym, co się kryje pod taką tajemniczą nazwą model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej. Na gruncie ustawy za wiele więcej nie wyczytamy właściwie, co się pod tym kryje i co ustawodawca miał na myśli, w co się może, powiedzmy, ten element strategii przerodzić. Być może, choć wiem, Jakubie, że słusznie uważasz, że nie jest to zbyt zgodne z jakimiś standardami tworzenia regulacji prawnych czy tworzenia pewnej formy organizacyjnej państwa, być może idzie to wypełnić w pewnym sensie tymi, no, nazwijmy to, wytycznymi ministerialnymi dotyczącymi instrumentu ZIT-ów, tak? Typu, jeżeli chcecie korzystać z ZIT-ów, chcecie dostać tą pulę pieniędzy na kolejną siedmiolatkę, to wasza strategia rozwoju ponadlokalnego dla obszaru metropolitalnego w zakresie na przykład rozwoju przestrzennego powinna zawierać takie na przykład elementy i powinniście się, uwaga, strategia rozwoju ponadlokalnego jest dokumentem, który gdzieś też należy uwzględnić przy sporządzaniu studium gminnego, powinniście to uwzględnić. Tutaj też bym nie wyważał otwartych drzwi, bo tak naprawdę, żeby trochę nakierować te instrumenty w zakresie planowania przestrzennego, wystarczy, żeby na serio zacząć egzekwować to, co zostało w 2015 roku wpisane do artykułu 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, tam rzutem na taśmę przy okazji ustawy o rewitalizacji
dopisano te zasady pewne ogólne kształtowania ładu przestrzennego w Polsce, które są bardzo moim zdaniem zgrabne i gdyby ktoś naprawdę na serio do nich podchodził, to by nam wiele rzeczy ułatwiło. Tam przypomnę, chodzi o minimalizację transportochłonności, dodałbym też energochłonności, bo to się łączy priorytet dla transportu publicznego. Przeznaczanie pod zabudowę najpierw powiedzmy terenów uzupełnie w istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, a potem przeznaczanie dopiero nowych terenów i to tych najlepiej uzbrojonych, tych z najlepszym dostępem do infrastruktury. I te 3-4 proste zasady, gdyby tak naprawdę no niejako zachęcić delikatną nutką groźby do ich egzekwowania, wdrażania. I to są zasady, które już istnieją w systemie, tak? Więc to no, zachęcamy do przestrzegania istniejącego prawa, tak? Gdyby to w jakimś sensie no, stało się treścią tych strategii ponadlokalnych dla obszarów metropolitalnych, czyli integracja, powiedziałbym, polityki transportowej, przestrzennej i wsparcia tego funduszami, niech będzie, że z ZIT-ów czy ZIT-ów plus, jak to nazwiemy, to jest coś, co w tym kulawym systemie i generalnie, no powiedzmy sobie szczerze, raczej antymetropolitalnym nastawieniu ekipy rządzącej, to jest to jakieś światełko w tunelu, które przy dobrej woli, przy jakiejś konsekwencji, także w tej oddolnej współpracy, być może mogłoby gdzieś tam przynieść jakiś efekt. Jak przy wszystkich rozwiązaniach, trochę dobrowolnych, trochę takich patchworkowych, tutaj no, powiedziałbym, szanse sukcesu oceniam gdzieś tam na 20-30%, no ale lepsze to niż nic. Być może te obszary metropolitalne, które najbardziej poważnie do tego podchodzą, najwięcej chciałyby uzyskać, może coś im się uda zrobić. To nie jest uniwersalne rozwiązanie, to jest myślenie o tym, jak teraz istniejącymi instrumentami ustawy o samorządzie gminnym, strategia rozwoju ponadlokalnego, zasady ogólne planowania, wpisane, ale średnio egzekwowane z ustawy o planowaniu przestrzennym, wsparcie tego funduszami ZIT-owskimi, jak gdzieś tutaj można przez kilka lat próbować coś zrobić, coś więcej niż było do tej pory, no a jednocześnie powiedzmy gdzieś być może tą docelową reformę mieć w głowie, a może ona jakby sama będzie się trochę jakby w tych swoich niektórych elementach na dzisiaj trudnych, kontrowersyjnych gdzieś w tej praktyce trochę wykuwać, będziemy lepiej wiedzieli, czego byśmy chcieli docelowo, co miało być w tej ustawie metropolitalnej wpisane, bo będziemy mieli po doświadczeniu tego, że nie wiem, że modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej nie da się zrobić dla obszaru metropolitalnego, bo jest tyle sprzecznych interesów, że to zawsze będzie zawetowane, albo odwrotnie, że jeżeli będzie wsparcie z poziomu metropolitalnego dla pewnych zmian w gminie, to wójtowie, burmistrzowie chętnie się do tego dostosują, bo wtedy za niepopularne decyzje, acz potrzebne w gminie, będą mieli na kogo zwalić na bliżej określony, póki co jeszcze poziom metropolitalny. Tak, no pewna praktyka, eksperyment, mimo że nie jesteśmy krajem federalnym, tak jak Niemcy, gdzie faktycznie każdy może tam bardziej swobodnie do tego podchodzić, bardziej samodzielnie, mimo wszystko jest tu jakaś przestrzeń, jest jakaś możliwość. No jestem takim bardzo umiarkowanym, ale lekkim optymistą, że coś może się nam uda jeszcze w tej kolejnej 7-latce zrobić. Nie jestem pesymistą, jak patrzę na ostatnie lata i dolę samorządu terytorialnego, to polityka, mądra polityka z perspektywy rządu cichej recentralizacji samorządu terytorialnego, pozbawiania zadań, kompetencji, źródeł dofinansowania, to tu, to tam, z różnych ustaw materialno-prawnych, jak widać przynosi skutek, bo ucieka percepcji obywateli, watchdogów, think tanków, a także mediów, bo o tym się nie mówi, no chyba, że już się robi rzecz w stylu zabierzemy wam wszystkie szpitale, no to wtedy oczywiście tym się również media interesują, prawda? Więc w tym kontekście, szanowni państwo, możemy, powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, nie jak tworzyć samorząd metropolitalny, ale jak chronić samorząd terytorialny. I taka jest moja niestety przykra refleksja dotycząca tego, co się z polskim samorządem terytorialnym, chyba przez Polaków pozytywnie ocenianym dzieje. Nie? Aż mu smutno się zrobiło. Powiedz coś tam wesołego. No. Właśnie chciałem powiedzieć, że w tym miejscu musimy postawić kropkę, dlatego że rozpoczęła się właśnie trzecia godzina naszego spotkania, skądinąd bardzo ciekawego, inspirującego. Może w ramach zachęty do dalszej dyskusji powiem tylko, że w wątku, w komentarzach pod tym filmem na
portalu Facebook rozpoczęła się w zasadzie i trwa w najlepsze kolejna dyskusja już osób, które obserwują nas i oglądają na bieżąco naszą dyskusję, a tych osób jest na ten moment około 50. Tutaj Facebook podpowiada mi, że było ich około 1500 łącznie, więc ja Państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby włączyć się w tę dyskusję i faktycznie tam w komentarzach rozmawiać z ludźmi, dlatego że przeglądając sobie pobieżnie telefon zauważyłem, że poruszonych tam zostało również wiele ciekawych wątków, których no skądinąd z powodu ubiegającego czasu nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie poruszyć teraz. I cóż, zapraszam do kolejnych wydarzeń z cyklu Megapolis. Tutaj z Kubą rozmawialiśmy już na ten temat, tych spotkań będzie więcej. Mamy nadzieję, że równie ciekawe zagadnienia uda nam się poruszyć również w przyszłości. Ja od siebie Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział i za bardzo ciekawą dyskusję. Kuba, chciałbyś tutaj pewnie jeszcze coś dodać? Tak, a pozwolę sobie jeszcze jedno słowo dodać. Mianowicie naszym założeniem jest, żeby raz na jakiś czas spotykać się z różnymi osobami, ekspertami, naukowcami, politykami, samorządowcami i właśnie rozmawiać na temat już tym razem polskich metropolii. I na kwiecień mamy w planach dwa takie spotkania. Jedno dotyczyć będzie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, a naszym gościem będzie dyrektor Michał Glazer, czy przepraszam, prezes zarządu Michał Glazer, oczywiście Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a ciut później porozmawiamy sobie o projekcie ustawy o wrocławskim obszarze metropolitalnym, ale póki co nie będę zdradzał więcej szczegółów. Niedługo, za kilka dni rozpoczniemy promocję obu tych wydarzeń na Facebooku i nie tylko, a będą się one odbywały oczywiście jak zawsze we wtorki o 20. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału. A Państwu z kolei dziękuję za miłą rozmowę, za spotkanie i do zobaczenia na kolejnych online'owych wydarzeniach, których ostatnimi czasy coraz więcej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja jeszcze tutaj tylko dodam, że była z nami pani profesor Justyna Danielewicz, pan profesor Łukasz Mikuła oraz pan doktor Karol Janas. Dziękujemy bardzo za dyskusję i mam nadzieję do zobaczenia w niedługiej przyszłości. Dziękujemy również. Dziękujemy serdecznie i dobrej nocy życzymy. Dobranoc. Metropolitalnych snów. Tak?